Zaczynamy serię lekcji modlitwa. Nasza pierwsza lekcja to modlitwa i nasza postawa względem Boga. Czytamy z drugiej Księgi Mojżeszowej, 17, wiersze 8 do 13. I nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Refidim. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozuego: wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz. I wyruszył do boju z Amalekitami, a Mojżesz, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael, a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli więc kamień i podłożyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i Hur podpierali jego ręce, jeden z tej, drugi z tamtej strony. I tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. Tak pobił Jozue Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. Mamy tutaj Mojżesza, którego siła nie dorównuje potrzebie, więc przynoszą mu kamień i sadzają go na nim. Aaron i Hur podpierają jego ręce. Mamy tutaj pozycję i postawę wstawiennika. Mojżesz, wznosząc swe ręce, pokazywał całkowitą zależność od Boga. Kwestia modlitwy jest wyznacznikiem mojej postawy względem samego Boga. Wesley powiedział: wszystko, co Bóg czyni, jest odpowiedzią na modlitwę. Mówimy, iż wierzymy w modlitwę, jednak świadectwo Kościoła wskazuje na to, że nasza wiara nie jest tak silna, jak usiłujemy to sobie wmówić. W Starym Przymierzu postawa Mojżesza względem Boga polegała na zależności od Niego. Podnoszenie rąk właśnie to oznaczało. Zupełne poddanie. Mojżesz wzywał Pana, Jozue zwyciężał jego wrogów. To powinno być dla nas dzisiaj wyzwaniem. Jeśli w Starym Przymierzu ludzie modlitwy zwyciężali swych wrogów i zmuszali ich do ucieczki, to czego my możemy dokonać pod Nowym Przymierzem, kiedy staniemy w obliczu wrogów, których dzieła zostały zniszczone przez Chrystusa? W dzisiejszych czasach wszystkie osiągnięcia diabła opierają się na zwodzeniu. On chodzi jak lew ryczący. Nie jest lwem ryczącym, jednak jego zwodnicza imitacja ogłupia ludzi i skłania ich do wierzenia, że on stanowi prawdziwe zagrożenie. Jezus pokonał szatana na Golgocie i trzyma klucze śmierci i piekła i grobu. Jeśli wykorzystamy to zwycięstwo i staniemy się wstawiennikami, tak jak Bóg tego oczekuje, możemy iść naprzód i wprowadzać je w życie. Jeżeli nie modlimy się, nie wznosimy naszych rąk na znak naszej uległości względem Boga, diabeł w podstępny sposób nas zniszczy. Mówimy o modlitwie. Mówimy o podstawach. Jeśli nie poustawiamy tych rzeczy na właściwym miejscu, to popadniemy w cielesność i w zwiedzenie. Jeśli skosztowaliśmy, że Pan jest dobry i zapragnęliśmy ujrzeć Jego chwałę, a te rzeczy nie zajmą w waszym życiu należnego im miejsca i nie będziemy chcieli, by Bóg wyzwolił swą moc i chwałę w naszym życiu, nie będziemy pragnąć tej mocy, to będziemy postępować według ciała. I będziemy próbować iść na skróty. Bożym planem dla nas jest ukrzyżowanie ciała i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ukazując przez to Chrystusa niewierzącemu światu. Spójrzmy więc na Księgę Ezechiela 36:25. I pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serca nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza. Bóg przemawia do ludzi, którzy poprzez doświadczenia musieli stawić czoła świeckości swych serc.
taste testing had been made to look into their own heart. Dzieje się to w następnym pokoleniu, lecz Bóg traktuje ich w ten sam sposób, przyprowadzając ich przez tę samą ścieżkę prób. Byli odstępcami, Bóg ich ukarał. Teraz ponownie zbiera ich razem i mówi w wierszu 26. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Izrael powrócił po raz drugi. Wierzę, że Kościół znów ma możliwość uczestniczenia w przebudzeniu nieporównywalnym do żadnego innego w historii. Wierzę, że to jest czas ostateczny. Ostatnie dni, o których mówił Joel i Piotr. A Bóg zamierza wylać swego ducha na wszelkie ciało. Pamiętając o tym, wróćmy do księgi Ezechiela. Przysłuchajmy się, jaka jest jego wola. Nie możemy się modlić, jeśli nie znamy jego woli. Jeśli modlimy się zgodnie z jego wolą, wiemy, że nas wysłuchuje. W jaki sposób mogę poznać jego wolę? Dowiaduję się tego z jego słowa. Ezechiel 36, 27 do 36, Bóg mówi: Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom, i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. I wybawię was od wszystkich waszych nieczystości, sprawię, że wzejdzie zboże i rozmnożę je, a nie dopuszczę do was głodu. Pomnożę owoce drzew i plony pól, abyście już nigdy nie musieli znosić hańby klęski głodowej wśród narodów. Wtedy wspomnicie o swoim złym postępowaniu i o swoich czynach, które nie były dobre, i będziecie się brzydzić samych siebie z powodu swoich win i swoich obrzydliwości. Nie ze względu na was ja działam, mówi Wszechmocny Pan. Niech to wam będzie wiadome. Wstydźcie się i rumieńcie się z powodu swojego postępowania, domu izraelski. Tak, mówi Wszechmocny Pan, gdy oczyszczę was ze wszystkich waszych win, zaludnię miasta i ruiny będą odbudowane. A spustoszony kraj będzie uprawiany zamiast być pustkowiem na oczach wszystkich przechodniów. I będą mówić: Ten kraj, niegdyś spustoszony, stał się podobny do ogrodu Eden, a miasta, które legły w gruzach i były spustoszone i zburzone, są teraz obwarowane i zamieszkane. I poznają narody, które wokoło nas pozostały, że ja, Pan, odbudowałem to, co było zburzone, zasadziłem to, co było spustoszone. Ja, Pan, powiedziałem to i uczynię. Teraz, kiedy czytam ten urywek Pisma, wiem, że Bóg przemawia do Kościoła. Biblia mówi, że wszystkie te rzeczy przydarzyły się Izraelowi jako przykład dla nas. Bez względu na to, ile mamy czasu, zanim nadejdzie sąd, Bóg chce to wypełnić w Kościele Jezusa Chrystusa. Kościół jako całość jest duchową pustynią. Świat zna nasze spustoszenie. Świat wie, że jesteśmy tylko pustkowiem. Mówimy o mocy, a nie dajemy dowodu zmartwychwstania. Bóg powiedział, że jeśli będziemy chodzić według Jego nakazów, Jego świadectw, jeśli nasze słowa będą wynikiem naszej społeczności z Nim, jeśli będziemy postępowali według Jego woli, Bóg przywróci swą moc i błogosławieństwo. Następny werset jest kluczem do wszystkiego. Można by pomyśleć, że jeśli coś jest Bożą wolą, nie trzeba już niczego więcej. Bóg mówi: oto moja wola. I dodaje: jeśli mówiłem, że to uczynię, to tak się stanie. Słyszałem poselstwo, widziałem Bożą moc spływającą małymi kroplami. Lecz On mówi, iż wypełni całą ziemię swoją chwałą. Dlaczego tak się nie dzieje? Odpowiedź znajdujemy w wersecie 37. Tak, mówi Wszechmocny Pan, oto jeszcze dam się uprosić domowi izraelskiemu, aby im uczynić. Nie możesz wykonać Bożej woli bez Jego pomocy, a On nie wykona swojej woli bez Ciebie. W kwestii modlitwy nie istnieje inna droga. Bóg powiedział: uczyniłem wszystkie te obietnice
Lecz ten lud musi mnie uprosić. Chociaż wszystko zostało ludziom obiecane, oni nigdy nie zwrócili się do Niego w modlitwie, prosząc o wypełnienie. Ten dom musi być domem modlitwy. Gdyby Bóg wykonywał swoją wolę, nie będąc o to proszony przez wierzącego, ciało zapomniałoby o tym w ciągu 3 dni. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Musicie wierzyć, że Bóg istnieje. Modlitwa pokazuje naszą postawę względem Boga. Kiedy ty lub ja przychodzimy do miejsca modlitwy, pokazujemy przez to, iż wierzymy, że Bóg istnieje. W tym miejscu modlitwy demonstruję swoją całkowitą uległość i zaufanie Bogu. Bóg będzie rozpatrywał naszą postawę względem Jego darów, względem świata, względem okoliczności, smutku, żalu i bólu. On również zajmie się naszym nastawieniem wobec Niego samego. A nic lepiej nie oddaje naszego nastawienia względem Boga, niż nasze życie modlitewne. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Kiedy klęczę przy ołtarzu, moja wiara wystawiona jest na najcięższą próbę. Każdy demon z piekła przybywa do tego pomieszczenia, by zobaczyć, co uczynię. W Psalmie 106, wiersz 7 czytamy: Ojcowie nasi nie zważali na cuda Twoje w Egipcie, nie pamiętali wielkiej łaski Twojej i buntowali się nad Morzem Czerwonym. Nie rozumieli tego wielkiego wybawienia. Bóg poszukuje miejsca, aby zrodzić Chrystusa i doprowadzić Go do pełnej dojrzałości. Dlatego też więcej jest radości w niebie z jednego nawróconego grzesznika, niż z jakiejkolwiek innej rzeczy. Nowe stworzenie jest dla Chrystusa kolejną okazją, aby objawić się światu. W wierszach 8-13 czytamy: A jednak wybawił ich dla imienia swego, aby okazać moc swoją. Zgromił Morze Czerwone, tak że wyschło. I przeprowadził ich przez głębiny, jak przez pustynię. Tak wybawił ich z ręki tych, którzy ich nienawidzili. I wyzwolił ich z ręki wrogów. Wszystko, co czytamy w tej księdze, jest nakazem. Nie ma tutaj żadnej sugestii. Wody okryły ich ciemięzców, ani jeden z nich się nie ostał. Wtedy uwierzyli słowu Jego, śpiewali pieśni na Jego chwałę, lecz szybko zapomnieli o Jego czynach, nie pokładali nadziei w radzie Jego. To, o czym tu jest mowa, to, że nie modlili się, nie czekali na Boga. Brak modlitwy wskazuje na brak wiary w osobę Boga. Brak modlitwy wskazuje na brak wiary w to, że to, co Bóg powiedział, to zrobi. W Mateusza 21, wiersze 12-16 czytamy: I wszedł Jezus do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły wekslarzy i straganych handlarzy gołębiami powywracał. I rzekł im: Napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I przystąpili do niego ślepi i chromi w świątyni, a on ich uzdrowił. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie, widząc cuda, które czynił, i dzieci, które wołały w świątyni i mówiły: Hosanna synowi Dawidowemu, oburzyli się. I rzekli mu: Czy słyszysz, co one mówią? A Jezus mówił do nich: Tak jest, czy nigdy nie czytaliście: Z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę. Taka jest kolejność. Bóg przychodzi do świątyni i najpierw ją oczyszcza. Jeśli znasz Jezusa jako swego Zbawiciela, wiesz, o czym mówię. Jego pierwszym zadaniem było oczyszczenie ciebie. Kiedy przyszedłeś do Jezusa, aby być zrodzonym z Boga, wiesz, że pierwszym Jego dziełem było oczyszczenie ciebie. Najgorsi grzesznicy przychodzili do tego źródła i odchodzili biali jak śnieg. On przychodzi i oczyszcza nas.
Boża kolejność jest następująca: czystość, modlitwa i chwała. Wiele słyszymy o kościołach chwały, lecz niewiele o kościołach modlitwy. Chodzi o to, że chwała jest tylko służbą ust. Przychodzisz do domu Bożego i wychwalasz Boga, którego ignorowałeś przez cały tydzień. To jest jak cymbał brzmiący. Kościół Jezusa Chrystusa nie ma mocy, ponieważ brakuje mu modlitwy. Każde rozczarowanie, jakiego doświadczyłem w swoim chrześcijańskim życiu, wynikało z chęci przeskoczenia od czystości do chwały. Kościoły, które próbują uwolnić moc, próbują uwolnić chwałę, opierając się na pamięci, czyli opierając się na rzeczach, o których słyszeli, że kiedyś się wydarzyły. Świat potrafi przejrzeć to na wylot. Musimy uczynić coś, co udowodni, iż jesteśmy duchowi. Gotowi jesteśmy sprzedać swoją uczciwość, żeby tylko coś się wydarzyło. Bóg nie objawi swojej mocy, jeśli nie zachowamy właściwego porządku. Bóg powiedział: wyleję ducha mego na wszelkie ciało, uzdrowię ziemię, dotknę was. Ale powiada też: wzywajcie mnie, a ja wam odpowiem. Bóg musi wiele zrobić i powiedzieć, by nas do tego nakłonić. Izrael nigdy nie dał się w pełni nakłonić. Czystość nie wystarczy. Nie będziesz miał mocy tylko dlatego, że jesteś czysty. Łagodność jest siłą w karności. Kiedy Bóg nas oczyszcza, otrzymujemy Jego siłę. Otrzymujemy Jego moc do zwycięstwa nad grzechem, ponieważ On poniósł karę za grzech. Pokonał moc grzechu na krzyżu. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza mnie od wszelkiego grzechu. Gdy jestem zbawiony, mam Jego moc. Lecz nie jest to moc Boża, która uzdrawia chorych. I nie ta moc, która wychwala imię Boga w ciele Chrystusa poprzez moc darów Ducha Świętego. Nie możesz przeskoczyć od czystości do mocy, ani do doskonałej chwały. Całą moc, jaką otrzymaliśmy pod krzyżem, musimy ćwiczyć pod potężną ręką Bożą. Musimy okazać pokorną, poddaną i pokutną postawę względem Bożej osoby poprzez modlitwę bez ustanku. Budowaliśmy coraz to nowe służby Ismaela. I teraz nie mamy czasu na modlitwę. Nie mamy czasu, gdyż musimy wymyślać coraz to nowsze sposoby na utrzymanie tych służb. Jesteśmy zbyt dumni, by pozwolić im pójść w rozsypkę. Będziemy utrzymywać je na powierzchni nawet wtedy, gdy będzie nam to zajmować 24 godziny na dobę. Doszliśmy do momentu, kiedy kaznodzieje nazywają to wypaleniem się. To nie wypalenie się, to grzech. Jezus się modlił. Miał zwyczaj wychodzić wczesnym rankiem przed świtem i modlić się. To był Jego zwyczaj. On po prostu się modlił. Widzimy to na początku Jego służby, w środku i przy końcu. W ogrodzie Getsemane i na krzyżu Jezus się modli. Uczniowie chodzili z Nim przez 3 lata. Widzieli Jego moc, widzieli, jak uzdrawia chorych, oczyszcza trędowatych i wskrzesza zmartwych. Nie prosili Pana, aby nauczył ich, jak mieć moc lub uzdrawiać chorych. Przyjrzeli się temu wszystkiemu i zauważyli przyczynę. I powiedzieli: Panie, naucz nas się modlić. Kiedy przedstawiana jest Ewangelia, większość czasu zajmują opisy kolejnych manifestacji mocy. To nie jest właściwe. To, co działo się w Ewangelii, działo się pomiędzy jednym miejscem modlitwy a drugim. Aby chodzić z Jezusem, musisz udać się tam, gdzie On jest. On nie przyjdzie tam, gdzie Ty jesteś. Gdzie jest ten arcykapłan?
On wstawia się przed tronem. Sługa nie jest nad swego Pana. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Powiedzieli więc uczniowie, naucz nas modlić się. Ewangelia Mateusza 6:5-8. Jezus tak powiedział odnośnie modlitwy. Posłuchajcie. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który widzi w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni, jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie przedtem, zanim go poprosicie. Kiedy się modlicie, pamiętajcie, nie mówicie do niechętnego wam Boga. Nie musicie przedkładać waszej sprawy jak adwokat. Nie musicie mieć 25-stronicowego streszczenia swoich potrzeb. Nauczcie się tylko, co to jest modlitwa. Módlcie się tak, jak Jezus nauczył swoich uczniów się modlić. On zna nasze potrzeby, zanim go poprosimy. Bóg próbuje tylko ustawić nas w takiej pozycji, aby On mógł być Bogiem. Kiedy On jest Bogiem w Kościele, moc będzie obecna. Ciało nie chce się modlić. Duch, który jest we mnie, musi nakazać ciału uniżyć się i modlić. Bez tego nie będę mógł być tym, kim Bóg chce, abym był. Kontynuujemy obecnie serię Modlitwa. Przechodzimy do lekcji drugiej. Moc nowego uświęcenia. Czytamy z Księgi Sędziów 16, wiersze 11-20. I rzekł do niej, jeśli by mnie związano nowymi powrozami, którymi jeszcze nie wykonano żadnej roboty, osłabnę i stanę się jak każdy inny człowiek. Wtedy Dalila wzięła nowe powrozy, związała go nimi i rzekła do niego, Filistyńczycy nad tobą, Samsonie. A czatownicy siedzieli w komorze. On zaś zerwał je ze swoich ramion jak nici. Rzekła więc Dalila do Samsona. Dotychczas natrząsałeś się ze mnie i skłamałeś przede mną. Powiedz mi, czym można cię związać? A on rzekł do niej. Jeśli byś wplotła 7 kędziorów włosów mojej głowy do przędziwa twojego krosna i przybiłabyś to kołkiem do ściany, to osłabnę i będę jak każdy inny człowiek. Wtedy uśpiła go i splotła 7 kędziorów włosów jego głowy z przędziwem jej krosna i przybiła kołkiem do ściany. I rzekła do niego, Filistyńczycy nad tobą, Samsonie. A on zbudził się ze swojego snu i wyrwał kołek wraz z przędziwem. Wówczas rzekła do niego, jak możesz mówić, kocham cię, skoro sercem nie jesteś przy mnie? Oto już 3 razy okpiłeś mnie, i nie powiedziałeś mi, w czym tkwi twoja wielka siła. Toteż, gdy naprzykrzała mu się przez codzienne swoje gadanie i dała mu się we znaki tak, że życie mi już zbrzydło, wyjawił jej całą swoją tajemnicę i rzekł do niej, brzytwa nie przeszła jeszcze po mojej głowie, gdyż jestem Nazarejczykiem Bożym od mego urodzenia. Jeśli by mnie ogolono, odeszłaby mnie moja siła i osłabłbym i stałbym się jak każdy inny człowiek. A gdy Dalila spostrzegła, że wyjawił jej całą swoją tajemnicę, posłała i przywołała książąt filistyńskich i rzekła do nich, przyjdźcie, tym razem bowiem wyjawił mi całą swoją tajemnicę. Książęta filistyńscy przyszli więc do niej i przynieśli z sobą srebrniki. Potem uśpiła go na swoich kolanach, wezwała pewnego człowieka, kazała ogolić 7 kędziorów z jego głowy i on zaczął słabnąć i odeszła go jego siła. Wtedy zawołała, Filistyńczycy nad tobą, Samsonie. A gdy się ocknął ze swego snu, pomyślał sobie,
Wyrwę się jak za każdym razem dotąd i otrząsnę się. Nie wiedział jednak, że Pan odstąpił od niego. Jesteśmy dziećmi Bożymi, narodzonymi na nowo. A mimo to widzimy jakiś niedostatek w naszym życiu. Jeśli jesteśmy uczciwi, przyznamy, iż potrzebujemy czegoś, co pomoże nam sprostać wyzwaniu chwili. Toczymy wojnę z agresywnym nieprzyjacielem. On i jego demony są istotami duchowymi. Musimy stawić mu czoło na gruncie duchowym, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Musimy docierać do naszego społeczeństwa, dlatego też musimy przeszkodzić diabłu. W tej lekcji chcę wam pokazać, czym jest nowe uświęcenie i moc związana z tym uświęceniem. Po pierwsze, uświęcenie oznacza ponowne uchwycenie wizji. Samson stracił swój wzrok, kiedy stracił Boga. To była fizyczna rzecz. Jednak w twoim i moim przypadku jest to rzecz duchowa. Zabierz Bożą obecność z życia chrześcijan, a pierwszą rzeczą, jaką zauważysz, będzie ich ślepota. Gdy kaznodzieja wytyka im błędy ich życia, słychać wołanie: nie widzę w tym nic złego. Kiedyś to było złe, teraz nie jest. Co się stało? Diabeł wyłupił ich duchowe oczy. Prawdziwe znaczenie nowego uświęcenia to odzyskanie naszego duchowego wzroku. Po drugie, nowe uświęcenie to odbudowa duchowego pragnienia. Bardzo smutny jest widok ludzi, którzy kiedyś byli głodni duchowych rzeczy, a którzy teraz, jak Galion w Dziejach 18-17, wcale na to nie zważają. Ci ludzie kiedyś pasjonowali się Bogiem i Jego Królestwem, a teraz ich pasje znajdują się w świecie. Biblia jest zamknięta i nie ma już rodzinnych modlitw. Można ich namówić na śpiewanie, ale nie czekajcie na nich na spotkaniu modlitewnym. Stracili apetyt na duchowe rzeczy. Tylko nowe uświęcenie odnowi apetyt na rzeczy duchowe. Gdy poznałem Chrystusa, miałem 27 lat. Nie wiedziałem nic o Bogu aż do chwili, w której zostałem zrodzony przez Boga. Tak więc w ciągu tych 27 lat nigdy nie chodziłem do kościoła. Dlaczego? Po prostu nie chciałem. Nigdy nie czytałem Biblii. Dlaczego? Nigdy nie chciałem czytać. Nigdy nie chodziłem na spotkania modlitewne. Dlaczego? Nigdy nie chciałem się modlić. Nie miałem pragnienia rzeczy duchowych. Byłem martwy dla tych rzeczy. Wielu chrześcijan, z których większość jest dzisiaj w naszych zborach, miało kiedyś głód rzeczy duchowych. Teraz jednak tak nie jest. Nowe uświęcenie przywróci ten duchowy apetyt. Każde przebudzenie w historii przychodziło dzięki komuś, kto wymodlił sobie nową wizję Jezusa Chrystusa. Zobaczyli Jezusa i ogień zapłonął ponownie. Nic nie jest bardziej zaraźliwe niż przebudzenie. Kościół musi zacząć chodzić w duchu do takiego stopnia, aż inni zobaczą w nich Jezusa. Kiedy inni będą w stanie stwierdzić, iż byłeś z Jezusem, przebudzenie jest w drodze. Nowe uświęcenie zaczyna się wtedy, kiedy duchowy człowiek uzyskuje przewagę nad cielesnym. Nowe stworzenie jest istotą duchową, jest istotą twórczą. Tak więc nowe uświęcenie przywraca nacisk na duchowość. Nowe uświęcenie jest otwarciem kanałów, aby rzeki wody żywej mogły przepływać bez przeszkód.
Lecz to jest post, w którym mam upodobanie. Izajasz 58, 6, 7. Post jest wyzwoleniem rzeczy duchowych. Nie musisz błagać rzeki, aby płynęła. Musisz tylko usunąć ograniczenia. Bóg ustanowił post po to, aby złamać ciało. Cała walka chrześcijanina polega na zmaganiu się ze starym człowiekiem. Rzeka napiera na tamę. Ty musisz tylko uwolnić rzekę, wysać tamę, a rzeka popłynie. Bóg nigdy nie zajmuje się starymi rzeczami, tylko tym, co zrodzone jest z Boga. Dopóki Samson widział Boga, znał swoje słabości. Wiedział, że w swoim własnym ja istnieje wielki potencjał do zła. Kiedy tak się dzieje, czy to w przypadku Samsona, czy twoim lub moim, tracimy z oczu Boga, zaczynamy myśleć o sobie zbyt wyniośle. Często słyszymy, jak Boże dziecko mówi: nie muszę chodzić do kościoła, by żyć właściwie. Taka osoba jest ślepa. Coś stało się z jej duchowym wzrokiem, jeśli wierzy, że sama niezależnie może sobie poradzić. Kiedy znajdujemy się w punkcie, w którym nie odczuwamy potrzeby społeczności, potrzeby napomnienia i zachęcenia innych wierzących, to znaczy, że duchowo dotarliśmy do miejsca, w którym myślimy o sobie zbyt wiele. Jest to duchowa pycha, która zawsze przychodzi przed upadkiem. Dopóki widzimy Boga, wiemy, że w naszym ciele nie ma nic dobrego. Spojrzenie na Boga pozwala mi zobaczyć słabości ciała. I kiedy je widzę, mogę zwyciężać. Gdy Samson stracił swoje oczy, stał się niewolnikiem wroga. Utracił władzę nad swoim życiem. Resztę życia spędził mieląc w młynie diabła. Stajemy się niewolnikami tego, czemu ulegamy. Samsona, jego własny lud, wydał go wrogom. Samson był czempionem Izraela. Rozłożył się obozem w górach Lehi, skąd mógł oglądać karawany wrogów ciągnące z zaopatrzeniem. Był sam w tej bitwie. Izrael poszedł na kompromis. Dali się wciągnąć w układy ekumeniczne i poszli na ugodę z wrogiem, ale Samson nie chodził na takie kompromisy. Starsi z ludu przyszli do niego, do pieczary skalnej Etam, żądając, aby przestał stwarzać problemy. Człowiek, który odmawia podporządkowania się ekumenicznej jedności, zawsze stanowi problem. Samson został oddany w ręce wroga przez swój własny naród. Kiedy oddali go w ręce tych, którzy go nienawidzili, wrogowie Boga oddali okrzyk. To była bardzo niewłaściwa rzecz. Kiedy tak krzyczeli, Duch Boży spoczął na tym mężu Bożym, przerwał te więzy, którymi był związany, podniósł oślą szczękę i zabił 1000 wrogów Bożych. Słyszałem wiele kazań na temat tej historii. Kaznodzieje mówili o starej, wyschniętej szczęce osła. Nie to mówi Pismo. To była świeża szczęka. To ważne. Bóg oznajmił Izraelitom, że każde pierworodne stworzenie należy do Niego. Jednak w przypadku osła musieli albo go wykupić, albo złamać mu kark. Ta świeża szczęka jest symbolem nowego uświęcenia. Ktoś dopiero co poświęcił tego małego osła Bogu. To z pomocą tego nowego uświęcenia Samson pokonał swych wrogów. Kiedy nasze życie jest właściwe, Bóg zawsze zaspokaja nasze potrzeby. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Po zabiciu 1000 wrogów, Samson myślał, że umrze z pragnienia.
Lecz dzięki szczęce, dzięki nowemu uświęceniu, rzeka życia zaczęła płynąć. To zawsze ma miejsce. W nowym uświęceniu rzeka zaczyna nabierać pędu. Woda ducha zaczyna płynąć. Samson napił się tego nowego uświęcenia i doświadczył przebudzenia. Kiedy modlisz się gorliwie i szczerze do Boga, a On objawia ci twoją złość, plotkarstwo, szemranie, urazy, myślisz, że zaraz umrzesz. Zdziwisz się, gdy zrozumiesz, jak wielką motywacją były dla ciebie te rzeczy, jak szemranie czy plotkowanie. Kiedy już przeminą, czujesz się wyczerpany, bliski śmierci. Ponieważ zaczynasz rozumieć, że motorem napędowym twojego działania była uraza, zdziwiłbyś się, jak bardzo te rzeczy popychały cię do działania. Kiedy po twojej modlitwie to wszystko odejdzie, czujesz się wyczerpany, rozbity. Poprzez to nowe uświęcenie rzeki wody żywej mogą płynąć. Samson został ożywiony, przebudzony, nadeszło przebudzenie. Gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga. Przypowieści 29:18. Śmierć jest wynikiem duchowej ślepoty. Martwi, będąc ślepymi, wciąż trwają w swej religijnej rutynie. Nauczyli się, jak być religijnymi i jak zombie przez cały czas udają, że wciąż tkwi w nich życie. W takim stanie nie mogą zobaczyć efektów grzechu. Uwielbienie odbywa się mechanicznie. Chodzą jak roboty wokół ścian i nigdy nie upadają. Jedną z najsmutniejszych historii w Biblii jest historia króla Saula. W ciągu całego okresu jego panowania w Izraelu nie było Arki Przymierza. Oznacza to, że przez cały czas panowania Saula Bóg nie był obecny. Nie mamy żadnej wzmianki o jakiejkolwiek próbie sprowadzenia Arki na właściwe jej miejsce. Najsmutniejsze jest to, że ludzie nie tęsknili za Arką. Nauczyli się, jak być religijnymi bez Boga. Pewnego razu byłem uczestnikiem spotkania Beaumont w Teksasie. Powiedziano mi, że wielki prorok Boży będzie przemawiał. Na tym spotkaniu zgromadzonych było około 400 osób. Było to jedno z tych spotkań przy stołach, gdzie najpierw podawano obiad, a potem głoszono kazanie. Podano nam lunch, następnie kawę. Kaznodzieja wstał i przez 45 minut mówił na temat cudu w twoich ustach. Całe kazanie sprowadzało się do tego, musisz tylko wypowiedzieć słowo, a tak się stanie. Myślę, że nie wierzył w to, co mówił, ale mówił mimo to. Przy końcu kazania poprosił o powstanie wszystkich, których dotyczy przedstawiona potrzeba. Powiedział, że 25 osób cierpi na cukrzycę. Tyle osób powstało. Statystyki towarzystw ubezpieczeniowych mówią, że 1 na 25 osób cierpi na cukrzycę. Potem powiedział, że są tutaj tacy, którzy mają problem z kolanami. Oni też wstali. Przez jakieś 10 minut ten tak zwany dar działał w tym człowieku. Kiedy kaznodzieja skończył, powiedział: a teraz niech każdy klaszcze dla Pana za to, co On uczynił. Wszyscy zaczęli klaskać i krzyczeć. Przez cały czas, kiedy ten dar działał, jakieś 20 do 30 razy w ciągu 10 minut, były tam kelnerki, zbierały kubki po kawie, wynosiły je. Wszędzie było słychać brzęk naczyń, kubków. Gdy tak tego słuchałem, moje serce nie tylko stało się smutne, ale i zagniewane. Nie było tam na tyle mocy, by w tym pomieszczeniu mógł zapanować szacunek dla Boga. Powiedziałem ludziom, że gdyby kiedykolwiek, w jakimkolwiek miejscu Duch Święty wykonał pracę 30 razy w ciągu 10 minut, to zatrzymałoby samochody na autostradzie.
120 ludzi zostało napełnionych w dzień Pięćdziesiątnicy i całe miasto zamarło. Ci kelnerzy nigdy nie musieli tam stawiać kolejnych kaw. Piotr rozpoznał dwóch kłamców przy ołtarzu. Oni padli martwi, a strach padł na całą społeczność. Paweł rozpoznał ducha, który opętał dziewczynę w Filipi i wybuchło tam przebudzenie. Co dzisiaj mamy w kościołach? To często nic więcej niż duch imitacji próbujący naśladować realność. A zazwyczaj Kościół nie ma dość siły, by wydmuchać swój własny nos. Gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga. Wielką tragedią jest to, że ludzie nie wiedzą, iż są martwi. Samson poszedł na kompromis z wrogiem. To kosztowało go utratę wzroku. W swej ślepocie zmuszony jest mleć dla diabła. Spójrzcie na niego. Oto człowiek, którego siła napawała strachem jego nieprzyjaciół. Teraz chodzi wokół żaren, bez radości, bez siły, bez zwycięstwa. Kościół XX wieku, tak jak Samson, nie wie, kim jest jego wróg. Wysyła swe dzieci pozbawione jakiegokolwiek wyposażenia na walkę z wrogiem. Nacisk nie jest już położony na uświęceniu czy potępieniu, ale bardziej na wykształceniu. Świat nie jest już wrogiem, jest niezrozumiałym przyjacielem. Biblia mówi o Samsonie, lecz włosy na jego głowie zaczęły odrastać. Prawdopodobnie, zanim spojrzymy w górę, zawsze musimy dotknąć dna. Samson mielił w młynie diabła jak muł, zanim spojrzał w górę. Spojrzał w górę i zobaczył, że jest zgubiony. Syn marnotrawny nie wejrzał w siebie, dopóki nie znalazł się w zagrodzie dla świń. Z całkowitego legalizmu do zupełnego liberalizmu, gdzie w nic się nie wierzy. Taka była historia Kościoła. Przebudzenie zaczyna się zawsze wśród smrodu i śmierci usystematyzowanej religii. Lecz włosy na jego głowie zaczęły odrastać. Samson zaczyna zauważać, że był głupcem. Jego włosy zaczynają odrastać. Istnieje droga powrotna dla Kościoła. Możemy zobaczyć przebudzenie. Możemy stać się największą siłą XX wieku. Uświęcenie Samsona było w jego włosach. Kiedy on odnowił swoje śluby, to widzimy, jak jego siła wróciła. To jest przebudzenie. Diabeł nigdy nie zauważył, że jego włosy dotknęły kołnierza. Tak jak syn marnotrawny doszedł do siebie, zanim napełnił swój brzuch omłotem świńskim. W tym mrocznym momencie Samson wykrzyknął: O Boże, wspomnij na mnie i wzmocnij mnie jeszcze ten raz, Boże, abym mógł się zemścić na Filistyńczykach, choćby za jedno z dwojga moich oczu. O co prosi? Nie o pieniądze, nie o lepszy wizerunek samego siebie. Chce właściwej wizji, możliwości ujrzenia Boga. Nowe uświęcenie wymaga, abyśmy rozprawili się z fałszem. Ostatni wyczyn Samsona był jego największym wyczynem. Dach zawalił się na diabła. Nie miejcie co do tego wątpliwości, że przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna. Ageusza 2:9. Wróćmy do ołtarza. Odnówmy nasze śluby. Pozwólmy Duchowi Świętemu usunąć wszelkie bariery, a rzeka będzie płynąć. I Bóg będzie działał. Kontynuując serię modlitwa, przechodzimy do lekcji trzeciej, oglądanie Boga. Czytamy z Księgi Izajasza, rozdział 6, wiersze 1 do 8. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym.
A kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, a dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza, i dotknął moich ust i rzekł: oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: kogo poślę i kto nam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, jeśli jesteś prawdziwie wierzącym, możesz czynić to, do czego zostałeś powołany. Możesz wierzyć Bogu. Będą trudności, spotkasz się z przeciwnościami, z pozoru nie do pokonania. Jednak jeśli twoje serce będzie trwało przy Bogu, nie będzie dla ciebie nic niemożliwego. Pozostając przy tej myśli, przyjrzyjmy się wersetowi pierwszemu. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jeśli modlisz się, jeśli dotykasz Boga, pierwsza rzecz, jaka się wydarzy, będzie taka, iż zobaczysz Boga. W życiu każdego wierzącego przychodzi taki czas, kiedy jego duch domaga się rzeczywistości. Nie mówię tu o nawróceniu, mówię o poznaniu Boga, tak jak Paweł. Po całych latach chodzenia z Bogiem, Paweł powiedział: abym mógł Go poznać. Któż ośmieliłby się kwestionować zbawienie wielkiego apostoła? Mówimy o poznaniu Boga, które nie opiera się na dowodach, na poznaniu, które jest czymś więcej niż cytowanie wersetów. W twoim życiu przyjdzie taki czas, gdy będziesz musiał wiedzieć, czy te rzeczy są prawdziwe, czy też nie. Piotr zawołał w Ewangelii Mateusza 14:25: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Oto wołanie ludzkiego ducha, pragnącego wydostać się poza codzienność, poza zwykłą religijność, poza chodzenie do kościoła i rozmawianie o Bogu, którego nigdy nie widać. Czy byłeś kiedyś w takim miejscu? Czy kiedykolwiek powiedziałeś: chcę poznać Boga? Cieszę się z tego, co Jezus robił w pierwszym wieku. Ale ja żyję w XXI wieku. Dzisiaj problemy są bardziej złożone niż w pierwszym wieku. Potrzebujemy Boga prawdopodobnie bardziej niż kiedykolwiek. Pozwól mi chodzić po wodzie. Pozwól mi wydostać się z tej religijnej łodzi. Pozwól mi zobaczyć coś, czego człowiek nie potrafi wytłumaczyć. Pozwól mi przenieść się do sfery ponadnaturalnej, gdzie jedynym wyjaśnieniem tego, co się dzieje, jest obecność Boża. Wcześniej czy później będziesz rozczarowany. Nie Bogiem, ale będziesz rozczarowany sobą. Tak musi się stać. Jeśli myślisz, że masz wszystko, jesteś w błędzie. Kiedy jednak wiesz, że istnieje coś więcej, kiedy czytasz Księgę Dziejów Apostolskich i odbierasz to jako duchową naganę, wtedy coś wewnątrz ciebie mówi: pozwól mi chodzić po wodzie. Pozwól mi wyjść poza bezpieczeństwo instytucji religijnych, do miejsca, gdzie jest Chrystus, gdzie odbywa się demonstracja zmartwychwstania. Izajasz osiągnął to miejsce w swoim życiu, w 6 rozdziale swej księgi. Izajasz był prawdopodobnie studentem seminarium teologicznego. Słyszał już wszystko. Słyszał o cudach dnia wczorajszego, o mannie spadającej z nieba, o rozdzieleniu wód Morza Czerwonego, runięciu murów.
Były to tylko historie, w które wierzyła jego głowa, a nie jego serce. Młody kaznodzieja doszedł w swoim życiu do miejsca, gdzie jego duch domagał się realności. Musiał być pewien. Według żydowskiej tradycji, Uzjasz, król Izraela, był wujkiem Izajasza. W czasach Izajasza nie było wyższej władzy niż król. Król miał władzę nad życiem i śmiercią. Bez wątpienia Izajasz mógł mieć bardzo obiecującą karierę polityczną. Wujek był jego idolem. Mógł zostać być może ambasadorem. Niewątpliwie król w swych planach politycznych uwzględnił swego młodego bratanka Izajasza. Jedynym problemem było to, że Bóg położył na Izajaszu swoją rękę. Izajasz jednak nie jest pewien. Nadszedł więc czas, gdy Izajasz powiedział: chcę załatwić tę sprawę raz na zawsze. Jeśli Bóg jest realny, poznam Go. Powiem wam, to nie jest nic złego. Bóg jest realny. Jeśli będziesz Go szukał, poznasz Go jak realnego Boga. Kiedy będziesz mnie szukać z całego serca, dam Ci się znaleźć. W Psalmie 119:2 czytamy: błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień Jego, szukają Go z całego serca. Izajasz tego doświadczył. Wcześniej znał Boga swoją głową, ale nie znał Go jeszcze sercem. Znał dzieła Boże, lecz nie znał Jego dróg. Izajasz ma więc problem. Aby odpowiedzieć na Boże powołanie dotyczące jego życia, Izajasz musi odłożyć na bok swoje polityczne ambicje. Lecz zanim porzuci rzeczy widzialne, musi poznać realność tego, co niewidzialne. Tutaj leży największy problem Kościoła. Tak bardzo zajęty jest tym, co widzialne, namacalne i odczuwalne, że niezmiernie rzadko wydostaje się poza to, co widzialne, aby zobaczyć tego, który jest niewidzialny. Izajasz musi odkryć realność tego, co niewidzialne. Dobrze zna to, co widzialne. Wchodzi i wychodzi z domu królewskiego, kiedy tylko chce. Teraz musi wydostać się poza rzeczy widzialne. Biblia szczególnie podkreśla, że w roku śmierci króla Uzjasza Izajasz zobaczył Pana. W roku, w którym jego idol umarł, Izajasz modlił się. W roku, w którym Uzjasz umarł, Izajasz dał sobie odpowiedź na pytanie, czy będzie politykiem, czy kaznodzieją. Każdy człowiek na tej ziemi zasługuje na prawo przyjęcia Boga lub odrzucenia Go na gruncie realności. Bóg nigdy nie chciał, aby Jego lud był wynikiem debaty. Bożą wolą nie jest, aby Kościół był debatującą społecznością. Jesteśmy po to, by mówić o Bogu i po to, by pokazać Boga. A mowa i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. 1 Koryntian 2, wiersze 4-5. Oto świadectwo Pawła. Przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego rozkrzewiłem Ewangelię Chrystusową. Rzymian 15, 19. W jaki sposób Paweł głosił? Przez moc znaków i cudów, aby wiara Rzymian zakotwiczona była w realności. Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Bożą wolą jest, aby nasza wiara opierała się na realności. Ta prawda nigdzie nie jest bardziej realna niż w przypadku powołania proroka Elizeusza. Kiedy Bóg zamierzał zabrać starego proroka Eliasza do domu, nakazał mu namaścić Elizeusza, syna Szafata, na proroka, na jego miejsce. Młody człowiek był na polu, orając przy pomocy 12 zaprzęgów wołów. Stary prorok podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz, po czym poszedł dalej. Kiedy płaszcz go dotknął, Elizeusz zostawił zaprzęgi, pobiegł za prorokiem i rzekł: poczekaj na mnie,
Pozwól mi pocałować ojca i matkę na pożegnanie, a potem pójdę za tobą. Eliasz odparł, cóż mam z tobą począć? Tak naprawdę powiedział, dlaczego idziesz za mną? Czego chcesz? Czego szukasz? Elizeusz zawrócił, zarżnął woły, na uprzęży z tych wołów ugotował mięso i poszedł za starym prorokiem. Spalił ze sobą wszystkie mosty. Nic nie zostawił za sobą z tyłu. W jego życiu stało się coś, co go całkowicie pochłonęło. Edgar Bettany, historyk ruchu zielonoświątkowego, twierdzi, że Elizeusz chodził za Eliaszem przez 8 lat. Przyszli obaj do Gilgal i Eliasz rzekł do Elizeusza: pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie aż do Betelu. Elizeusz odpowiedział: jako żyje Pan, że Cię nie opuszczę. W Betel Eliasz znów próbował go opuścić, lecz otrzymał tę samą odpowiedź. W Jerycho Eliasz znów rzekł: pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie nad Jordan. I znowu Elizeusz odmówił. Nad Jordanem stary prorok wziął swój płaszcz i uderzył nim w wodę. Woda rozstąpiła się i obaj przeszli po suchej ziemi. Teraz są po drugiej stronie rzeki. Bez łodzi, bez promu, bez drogi odwrotu. Jeśli Bóg zabierze teraz starego proroka, młody prorok pozostanie sam. W jaki sposób powróci przez rzekę? W tej sytuacji bez wyjścia stary człowiek w końcu zapytał go: co mam dla ciebie uczynić? Elizeusz szybko odparł: niech przypadnie mi w udziale podwójna porcja twojego ducha. Druga Królewska 2:9. To, co naprawdę powiedział, to: chcę podwójnej porcji tego, co odczuwałem 8 lat temu na tamtym polu. Elizeusz odczuł coś. Elizeusz wiedział coś i było to realne. Nie szedł za człowiekiem, by z nim dyskutować. Skosztował mocy przyszłego świata. Bóg chce, aby każdy z nas miał możliwość przyjęcia go lub odrzucenia na gruncie realności. Izajasz osiągnął ten punkt w swoim życiu. Było w nim coś, co domagało się realności. Szarpał się na obie strony. Chciał iść za Bogiem, jeśli Bóg jest rzeczywiście realny. Lecz musiał to wiedzieć. Biblia mówi, że Izajasz zobaczył Boga. W Biblii słowo widzieć oznacza to samo, co poznać, chyba że w szczególny sposób zaznaczone jest inne znaczenie. Poznać więc oznacza widzieć, a widzieć to poznać. Paweł się modlił: oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli. Efezjan 1:18. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym. Poznał go jako Boga. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga. Izajasz doświadczył Boga. Poznał Boga. Wcześniej Izajasz słyszał o Bogu, lecz nie znał Boga. Wielu ludzi wyrosło w kościele, przez całe swoje życie słyszeli o Bogu, lecz nigdy Go nie poznali. Są to ci, którzy zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. 2 Tymoteusza 3:7. Całą Biblię mają w głowie, lecz nigdy nie spotkali samego Boga. Nie mówimy o zbawieniu. Mówimy o poznaniu Boga, który nas zbawił. Kiedy mężczyzna i kobieta się pobierają, myślą, że się znają. Jednak po latach spędzonych razem naprawdę się poznają. Poznają siebie, lecz nie są przez to bardziej poślubieni niż w dniu złożenia przysięgi małżeńskiej. But they're not more married than they were the first day they took those vows.
Izajasz wyrósł na historiach Starego Testamentu. Słyszał o rozdzieleniu wód Morza Czerwonego, o mannie i o wodzie wypływającej ze skały. Teraz pragnie móc powiedzieć razem z Hiobem: tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Hiob 42:5. To jest siła duchowego życia. Co innego jest wiedzieć o Bogu, a co innego znać Boga. Możesz posiadać wszelkie możliwe informacje na temat żywności i jednocześnie głodować. Musisz jeść, aby korzystać z jedzenia. Możesz iść do piekła, posiadając wiadomość na temat Boga. Jeśli jednak znasz Boga, masz odpowiedź na wszystko. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje. W trudnych okolicznościach życia nie możesz wierzyć, że Bóg istnieje, dopóki prawdziwie, doświadczalnie nie poznasz Boga. Niektórzy ludzie mają dobry start, rodzą się na nowo, lecz nigdy nie starają się o prawdziwą jedność z Bogiem. Takich ludzi łatwo jest wybić z toru. Szybko doznają zawodu. Wątpią, mają mętlik w głowie odnośnie Boga, Jego istnienia. Ale ci, którzy znają Boga, którzy doświadczyli prawdziwego spotkania z Nim, szybko obalą każdą wątpliwość na temat Jego istnienia. Tacy ludzie mogą wskazać na doświadczenie, w którym Bóg okazał się realny. Izrael znał dzieła Boże, Mojżesz znał drogi Boże. Kiedy na pustyni pojawiły się problemy, Izrael chciał wracać do Egiptu, lecz Mojżesz nigdy nie zachwiał się na swojej drodze. On znał Boga i to było jego siłą. Izajasz widział Boga i wszystko wróciło na swoje miejsce. Teraz mógł odrzucić swoje polityczne ambicje. Zobaczenie Boga to jedyny sposób, aby dziecko Boże przezwyciężyło swoje pragnienie posiadania rzeczy. Straciliśmy całe pokolenie dzieci, ponieważ kładliśmy nacisk na pełną stodołę zamiast na pełne serce. Jeśli my, jako chrześcijanie, naprawdę wymodlilibyśmy sobie prawdziwe spotkanie z Bogiem, wtedy rzeczy tego świata miałyby dla nas znikomą wartość. Kiedy Izajasz zobaczył Boga, wszystko inne usunęło się na drugi plan. Stał się największym kaznodzieją Starego Testamentu. Izajasz napisał 53 rozdział swojej księgi na temat Jezusa. Odnośnie Chrystusa napisał: kto uwierzył w wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Jezus cytował Izajasza w Ewangelii Mateusza 8:17, aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka mówiącego: On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Dla tego poselstwa i tego objawienia Izajasz został przecięty na pół. Został zamordowany za to, co głosił. Zobaczył Boga i dzięki temu nie przejmował się niczym innym. Poznanie Boga usuwa strach przed ludźmi. Dzisiaj jest to dużym problemem dla Kościoła. Boimy się być innymi. Boimy się wypowiadać przeciwko strasznej mieszaninie prawdy i strachu. Z tego powodu wszystko stało się Kościołem. Kościół ponad wszystko potrzebuje zobaczyć Boga. Izajasz zobaczył Boga i mógł zapomnieć o tronie. 35 lat temu byłem pastorem 200-osobowego kościoła. Udzielałem ślubów żyjącym, a zmarłym udzielałem pogrzebów. Kochali mnie, a ja ich. Dobrze mi płacili, każdego roku jeździłem na urlop. Pomimo tego wszystkiego byłem bardzo rozczarowany. Nie Bogiem, ale sobą. Zadawałem sobie pytanie, czy głoszę poselstwo życia, czy też tylko wypowiadam słowa? Jeśli jest to poselstwo życia, to dlaczego nie docieram do większej liczby ludzi? Dlaczego to nie jest bardziej efektywne? Doszedłem do miejsca, w którym musiałem doświadczyć realności.
Szukałem Boga w poście i w modlitwie. Przez 30 dni niczego nie jadłem. Modliłem się, płakałem. Było to wynikiem czegoś, co wewnątrz mnie musiało poznać realność. Czegoś, co mówiło: pozwól mi chodzić po wodzie. Nie potrafiłem zadowolić się teorią. Nie chciałem mówić tylko o Bogu, ale chciałem mówić dla Niego. Czytałem w Jego Słowie: gdy będziesz mnie szukać z całego serca, pozwolę Ci się znaleźć. Przez te 30 dni znalazłem Go. Od tego czasu byłem w 60 krajach świata. Przez 3 lata mieszkałem w Rosji i głosiłem w Azji, Afryce, Południowej Ameryce i w Europie. W tym czasie widziałem, jak powstawało tysiące zborów. Pewnego razu występowałem w telewizji, której program transmitowano do większości narodu USA. Mówię to wam po to, byście wiedzieli, że można poznać Boga. Izajasz obudził się i rzekł: muszę poznać Boga. Prawdopodobnie poszedł do synagogi. Po drodze musiał minąć dom rabiego. Stary rabbi, widząc młodego proroka, zapytał: dokąd idziesz, Izajaszu? Idę do kościoła. Dlaczego idziesz do kościoła, synu? Dzisiaj nie jest sobota, nie ma zgromadzenia. Myślę, że Izajasz powiedział do starego rabina: ale bracie rabbi, słyszałem, jak mówisz o Bogu. O tym, jak wyzwolił nasz lud z Egiptu. Jak karmił ich i odziewał przez 40 lat na pustyni. Czytałem tę historię wiele razy. Jestem pod wrażeniem tak wielkiego Boga. Nie mogę jednak żyć przeszłością. Sam muszę poznać tego Boga. Stary rabbi, zaniepokojony tym radykalnym myśleniem swego najlepszego studenta, prawdopodobnie powiedział: synu, nie chcę, abyś był rozczarowany. Młody kaznodzieja odrzekł: nie będę rozczarowany. Zamierzam znaleźć Boga lub zapomnieć o religii. Taka postawa to nie jest nic złego. Masz prawo Go poznać. Nie musisz żyć, zgadując, czy Bóg jest realny, czy nie. Nieważne, czy wierzysz mojemu świadectwu, czy nie. Ja wierzę. Spotkałem Boga. Trudno jest zwieść człowieka, który widział Boga. Widziałem wiele rzeczy, które robi się na pokaz. Oglądałem, jak ludzie grają w swoje gry, naciągają nogi, uczą zwiedzionych, jak mówić językami. Wiem, że Bóg nigdy nie miał nic z tym wspólnego. On nie pozwolił, bym dał się zwieść. Dlaczego? Znam Boga i wiem, że On nie bawi się w gry. Izajasz nie będzie rozczarowany. Kiedy wróci, zobaczy Boga. Niepewność odejdzie. Taki rodzaj determinacji musi ogarnąć Kościół. Musi ogarnąć to też Ciebie, który teraz słuchasz. Kościół musi modlić się, złożyć siebie na ołtarzu, aż Bóg znowu będzie żył w nim i przez niego. Jeśli dotkniemy Boga, będziemy mogli dotknąć naszego świata. Można wiedzieć, że Ewangelia działa i jednocześnie nie mieć siły, by rozpocząć to działanie. Możemy odbyć rytuał modlitwy za chorymi, a nikt nie będzie uzdrowiony. Kościół stracił swoją wiarygodność. Stracił socjalny wymiar wierzenia. Nauczył się, jak być religijnym bez Boga i to musi się skończyć. Musimy widzieć Boga, poznać Boga, chodzić z Nim. Świat nie chce przedstawienia, chce zobaczyć Chrystusa. Nasze 5-minutowe spotkania modlitewne muszą zmienić się w całonocne. Musimy podejść do ołtarza modlitwy i postu. Mojżesz trzymał się tego, który jest niewidzialny. Mojżesz zobaczył Boga. Odczuł powołanie, by wyzwolić Izraela. Odczuł to powołanie 40 lat wcześniej. Miał powołanie, gorliwość.
lecz w krytycznej chwili swego życia czuł się samotny i uciekł. Musisz znać Boga. Gdy Jezus powiedział, nic niemożliwego dla was nie będzie, Mateusza 17:20, nie pozostawił cienia wątpliwości, że czeka nas walka. Mojżesz nie znał Boga tak, jak będzie Go znał pewnego dnia. Kiedy więc przeciwnik natarł na Niego, Mojżesz uciekł. Później zobaczył Boga przy płonącym krzewie i od tej chwili chodził, mając pewność. Mojżesz nigdy więcej nie kwestionował Bożych możliwości. Przy płonącym krzewie wyszedł poza rzeczy widzialne do rzeczy niewidzialnych. Od tego momentu był już pewny siebie, ponieważ był pewny Boga. Przetrwał, gdyż widział to, co niewidzialne. Możemy dotknąć się Boga. Kontynuujemy serię modlitwa. Przechodzimy do lekcji czwartej. Nic nie będzie niemożliwe. Modlitwa jest najpotężniejszym narzędziem, jakie Bóg dał swemu Kościołowi. A mimo to jest najbardziej zaniedbywana z całego arsenału. W Ewangelii Mateusza, w rozdziale 17, mamy historię o chłopcu, który był opętany demonicznie, a uczniowie nie mogli wygonić tego demona. Kiedy zapytali Jezusa, dlaczego nie mogli tego zrobić, Jezus odpowiedział z powodu waszego niedowiarstwa. Bo zaprawdę powiadam wam, powiedział Jezus, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. W Ewangelii Łukasza 18:1 mamy takie słowa Jezusa. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Lepszym tłumaczeniem słowa nie ustawać jest nie zatrzymywać się. Nie przestawaj, dopóki nie otrzymasz odpowiedzi. Marek 6:56 mówi, a ci, którzy się Go dotknęli, zostali uzdrowieni. To wszystko nasuwa nam myśl o walce. Słowa nic niemożliwego dla was nie będzie, mówią mi, że doświadczę rzeczy z pozoru niemożliwych. W dzisiejszej teologii walka spychana jest na dalszy plan. Stworzyliśmy rodzaj łatwego wierzenia, pozytywnego wyznawania, które mówi, że człowiek nie musi trzymać się z całych sił Boga i wywalczyć sobie drogę w ciemności. Musi tylko cytować wersety i wyznawać obietnice. Umniejszenie roli walki pozostawia Kościół bezbronnym w starciu z nieprzyjacielem. Wielu wołało o uzdrowienie. Jednak tylko ci, którzy się Go dotknęli, otrzymali je. Wiara wymaga wysiłku. Biblia mówi o kobiecie, która miała krwotok przez 12 lat. Chodziła do lekarza i wydała na to cały swój majątek, a jednak nikt nie potrafił jej pomóc. Przyszła do Jezusa, jej świadectwo brzmiało. Jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. Dotknęła Go i została uzdrowiona. Wiedziała, że była słaba. Z powodu upływu krwi była osłabiona. Jednak przepchała się przez tłum i dotknęła Go. Mamy wroga. On nie odejdzie, dopóki ja i ty go do tego nie zmusimy. Jeśli dotkniecie Jezusa, pokonacie diabła. W Mateusza 11:12 Jezus powiedział, że gwałtownicy zdobywają to siłą. Daniel desperacko chciał otrzymać odpowiedź na problemy swego narodu. Przez 21 dni pościł i modlił się, nie otrzymawszy ani jednego słowa od Boga w tym czasie. Potem przyszedł anioł do Daniela i powiedział, Danielu, umiłowany Boży, zostałeś wysłuchany już pierwszego dnia. Co się stało? Demony
przetrzymywały anioła i nie pozwalały mu się przedostać. W sferach niebieskich toczy się walka i poselstwo zostało opóźnione. Diabeł, który opóźnił poselstwo dla Daniela, jest dzisiaj tak samo realny jak wtedy. Jeśli diabeł potrafi cię zniechęcić, będziesz zniechęcony. Kościół został pokonany przez łatwe wierzenie. Głosi się dziś Ewangelię, wyznawaj to, a otrzymasz. Oraz mów, że wykonało się, a tak będzie. Kiedy jednak ci ludzie mówią, wykonało się, a tak się nie dzieje, nie wiedzą, co dalej robić. Utraciliśmy wewnętrzne poświęcenie, które utrzymuje nas na kolanach. Sprzedawcy łatwego wierzenia wmawiali nam, że jeśli dwa razy modliliśmy się o tę samą rzecz, to za drugim razem nie mieliśmy wiary. Piekło nigdy nie sprzedało nam większego kłamstwa. Spójrzcie na Jezusa i ślepca. Ślepy człowiek przyszedł do Jezusa, Jezus włożył na niego swoje ręce i kiedy je zdjął, ślepy powiedział, widzę ludzi, a gdy chodzą, wyglądają mi jak drzewa. Innymi słowy, nie był zupełnie uzdrowiony. Jezus znów modlił się o niego. W Getsemanie Jezus modlił się trzy razy tą samą modlitwą. Czy oskarżycie Jezusa o modlitwę bez wiary? Spójrzcie na Eliasza na górze Karmel, po sprowadzeniu ognia z nieba. Kazał wybić fałszywych kapłanów i proroków Izabel. Potem udaje się na górę, by modlić się o deszcz. Spełnił wszystkie wymagania. Zaczyna modlić się o deszcz. Modli się siedem razy tą samą modlitwą. Za siódmym razem jego sługa powiedział, widzę maleńką chmurkę jak dłoń ludzka. Eliasz rzekł, wystarczy, będzie padać. Na początku swej służby jako kaznodzieja wygłosiłem wspaniałe kazanie na temat modlitwy Eliasza o deszcz. Mówiłem na temat liczby siedem, czyniąc siedmiokrotną modlitwę czymś prawie że magicznym. Stało się to legalistyczne. Wywoływało to w ludziach wiarę, że jeśli będę się modlić o cokolwiek siedem razy, to się stanie. Wywołałem tym wielki entuzjazm. Ciało to lubiło, bo ciało uwielbia formułki. Kiedy pewnego wieczoru przygotowywałem się do kościoła, zamierzałem głosić na temat siódmej modlitwy Eliasza. Bóg mi powiedział, dość już się nasłuchałem tych głupstw. Powiedziałem, oto moje najwspanialsze kazanie leży w gruzach. Zapytałem Boga, co jest z tym nie w porządku? Bóg rzekł, odpowiedź na modlitwę nie ma nic wspólnego z liczbą siedem. Gdyby dalej nie padało, Eliasz musiałby trwać w modlitwie. Wiedział, że uczynił to, co mu kazałem. Więc nadszedł czas, by otworzyć niebiosa. Nie zostawiłby mnie w spokoju, dopóki nie otworzyłbym nieba. Ewangelia wyznawa, ja otrzymasz, spowodowała, że Kościół jest bezsilny w bitwie. Jeśli nie otrzyma odpowiedzi, nie wie, co dalej począć. Ojcowie ruchu pozytywnego wyznawania chcieli mieć wszystko od razu. Ale ojcowie ruchu zielonoświątkowego używali terminu wymodlić coś, modlić się usilnie. Oznaczało to, że jeśli znasz wolę Bożą, nie spocznij, dopóki nie otrzymasz odpowiedzi. Jesteś wierzący, trwaj i wierz, a Bóg cię wysłucha. Wierzący, który uważa, iż walka się zakończyła, myśli, że wystarczy tylko cytować obietnice. Samo cytowanie wersetów nigdy nie przyniosło Bożych rezultatów. Musimy napierać, aż Boże myśli staną się naszymi myślami. Teologia wyznawania skazała miliony ludzi na życie w porażce, ponieważ nie sprzeciwili się diabłu poprzez trwanie w modlitwie. Bóg nakazuje w Efezjan 4:27, nie dawajcie diabłu przystępu. To mówi nam coś na temat diabła. Wiemy, że został on pokonany na Golgocie. Jednak musimy również wiedzieć, że zwycięstwo musi być wywalczone.
Szatan chodzi jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Jeśli nie sprzeciwisz się mu, to on cię pożre. Wiara wymaga, abym tak usilnie występował przeciwko złu, jak usilnie pragnę dobra. Jeśli pragniesz zdrowia, musisz przeciwstawić się chorobie. Jezus powiedział, że człowiek powinien cały czas modlić się i nie ustawać. Paweł napominał nas, bez przestanku się módlcie. 1 Tesaloniczan 5,17. Modlitwa jest polem bitwy. Modlitwa jest miejscem, w którym walczymy z wrogiem. Wiara wymaga, abym tak usilnie występował przeciwko złu, jak usilnie pragnę dobra. Wiara w swym prawdziwym znaczeniu jest usilną modlitwą. W Ewangelii Łukasza 18, 7 i 8 czytamy. Czyżby Bóg nie wziął w obronę swych wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Prawdziwa wiara to zdolność do tego, by wytrwać. Wytrwać to znaczy, że diabeł nie będzie miał tego chłopca, tej dziewczyny. To znaczy, że będziesz uzdrowiony. W wieku 27 lat zostałem zbawiony. 4 lata później zacząłem głosić. 3 lata później znalazłem się w mieście Edna w Teksasie, usługując na spotkaniu przebudzeniowym. Kościół znajdował się w okropnej sytuacji. Pastor miał romans z sekretarką. Oboje uciekli z kasą kościelną. Teraz mój przyjaciel został pastorem tego zboru. W środku tego skandalu sprowadzono policję. Cały zbór znalazł się w mroku. W takim właśnie zamieszaniu miałem wygłosić kazanie. W tym czasie miałem kłopoty ze zdrowiem. Powiedziałem pastorowi, że będę usługiwał od niedzieli do niedzieli. Gdy głosiłem, Bóg zaczął działać i rozpoczęło się przebudzenie. W sobotę wieczorem w kościele były tylko miejsca stojące. Pastor namówił mnie na pozostanie. Powiedziałem Bogu, mamy koniec listopada. Jeśli dasz mi dość pieniędzy, wezmę urlop i odpocznę w grudniu. Bóg dał mi pieniądze. W tych czasach nie potrzebowałem wiele do życia. Pod koniec tygodnia Bóg mi dał $300, co w latach 50. było dość znaczną sumą. Zamiast być posłusznym Bogu, zgodziłem się na pozostanie przez jeszcze jeden tydzień. Przy końcu tygodnia, w sobotni wieczór, głosiłem kazanie, któremu nadałem temat Jezus Zwycięzca. Nagle w trakcie głoszenia złapał mnie ból w klatce piersiowej i przeszedł w dół aż do rąk. Straciłem przytomność i upadłem na podium z rozległym atakiem serca, jak to stwierdziła dyplomowana pielęgniarka. Ludzie odnieśli mnie na plebanię i położyli na sofie. Tam miałem kolejny atak serca. Pielęgniarka nie mogła znaleźć mojego pulsu, powiedziała ludziom, że nie żyję. Wszyscy uwierzyli jej, z wyjątkiem mojej żony. Ona wciąż się modliła. Modliła się na językach, a ja rozumiałem ją po angielsku. Bóg mnie wzbudził, ale nie uzdrowił. Moja żona zawiozła mnie na farmę, gdzie mieszkali jej rodzice. Przebywaliśmy tam przez jakiś czas, próbując uchwycić się Boga. Wiedziałem, że jeśli pójdę do lekarza, umrę. Trzeciej nocy obudziłem się z kolejnym atakiem serca i nie mogłem nawet obudzić mojej żony. Tak bardzo się pociłem, że materace były zupełnie mokre. Kiedy żona się obudziła, myślała, iż nie żyję. Zaczęła się modlić, a Bóg wrócił mi życie. Wiedziałem, że ona dotknęła się Boga w tym momencie, ale również wiedziałem, że ja muszę się dotknąć Boga. Powiedziałem żonie,
Chcę, abyś zawiozła mnie do hotelu w mieście i zostawiła tam. Muszę dotknąć się Boga. Żona nie chciała tego zrobić. Ale powiedziałem jej, jeśli ty tego nie zrobisz, to sam się tam dostanę. Zgodziła się i zawiozła mnie do hotelu. Zarejestrowała mnie i umieściła w pokoju numer 9. Powiedziałem jej, by wracała do domu na farmę, a ja wrócę, jak wydobrzeję. Kazałem portierowi nie niepokoić mnie, chyba że sam go wezwę. Opuścił pokój, a ja przez 9 dni i 9 nocy trwałem na kolanach. Moje serce było w bardzo złym stanie, nie mogłem spać należąco. Ale wiedziałem, że muszę dotknąć się Boga. Wiedziałem, że mogę dotknąć się Boga. Wiedziałem też, że moją jedyną nadzieją było dotknięcie Boga. Słowa, nic niemożliwego dla was nie będzie, zostały poddane próbie. Przez 9 dni Bóg nic nie mówił. Zacząłem czytać od pierwszej księgi Mojżeszowej i doszedłem aż do psalmów. Bóg milczał. Tysiące demonów mówiło, umrzesz tutaj, w tym pokoju. 9 dnia o 3 nad ranem doszedłem do psalmu 9, wiersz 11. Ufać będą Tobie ci, którzy znają imię Twoje, bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy Cię szukają. Nie jest tam powiedziane ci, którzy odczuwają Cię, widzą Cię, dotykają Cię, lecz szukają Cię. Nikt nie mógł szukać Boga bardziej niż ja przez te 9 dni. W tym momencie te słowa Pisma ożyły dla mnie i zrodziła się we mnie pewność, że On mnie nie opuścił. Poczułem, jakby ręka wewnątrz mej piersi ścisnęła mnie za serce. Wyskoczyłem do góry, wylądowałem na łóżku, połamałem listewki i wybiegłem w piżamie na korytarz, wykrzykując i chwaląc Boga. Bóg mnie uzdrowił. Dotknąłem się Boga, uwierzyłem Bogu. Mówię również do Ciebie, że możesz dotknąć Boga. Toczymy wojnę, musimy być przygotowani na przetrwanie. Nie dawajcie diabłu przystępu. Nie dajcie się zastraszyć. Bój toczymy nie z krwią i ciałem. Jednym z największych postępów szatana jest przekonanie nas, że ludzie są naszymi wrogami. Kiedy wierzymy, że ludzie są naszymi nieprzyjaciółmi, używamy cielesnej broni. Nasz wróg jest duchowy, dlatego też nasza broń jest duchowa. Paweł powiedział w Efezjan 6:12, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, ale walczymy. Naszą walką wręcz jest modlitwa. W zapasach wschodnich zwycięża zawodnik, który po walce utrzymał się na nogach. Bóg nie powiedział, że powinniśmy toczyć bój. Powiedział, bój toczymy. Łatwe wierzenie doprowadziło ludzi do wiary, że wojna się skończyła. Paweł powiedział, dobry bój bojowałem. Wiarę zachowałem. To był bój wiary. Wiara to zdolność, by się ostać. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Gdzie są wstawiennicy? Gdzie są ci, którzy będą stać w łomie i usypią wał dla swej rodziny? Gdzie są ci, którzy będą stać w łomie i usypią wał dla swego kościoła? Nic dziwnego, że szerzą się rozwody, nasze dzieci wpadają w sidła narkotyków, a miejsca modlitwy są opuszczone. Przez 3 lata byłem na wojnie. 4 lata na służbie, 3 lata na wojnie. Byłem sierżantem w sekcji karabinów maszynowych. Kiedy wytyczaliśmy linię obrony, karabiny maszynowe wysuwaliśmy nieco do przodu. Ich linie ognia przecinały się, tworząc ogień zaporowy, przez który nieprzyjaciel nie mógł się przedostać. Jeśli jeden z karabinów zamilkł, zostawiał wyrwę w linii. Te karabiny musiały cały czas strzelać bez względu na wszystko. Tak samo wygląda sytuacja ze wstawiennictwem.
Kiedy wstawiennicy opuszczają ołtarz, zostawiają wyrwę, przez którą nieprzyjaciel może się przedostać i wykraść naszą młodzież i zniszczyć nasze rodziny. Jeśli wrócimy do ołtarza, nie ma takiej sytuacji, której nie moglibyśmy przezwyciężyć. Nasza broń jest potężna i ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Żadna broń ukuta przeciwko nam nic nie wskóra. Paweł walczył z bestią w Efezie. Tą bestią był demon posłany przez szatana, by przeszkodzić Pawłowi w założeniu zboru. Efez był miastem oddanym bałwochwalstwu, a diabeł był zdecydowany, by to się nie zmieniło. Paweł dosłownie walczył z diabłem o to miasto. Zmagał się w modlitwie z demonami, które trzymały miasto w niewoli. Biblia uczy nas, że zgubieni trzymani są w niewoli przez diabła. Szatan ma nad nimi władzę. Jan 6,44 mówi: nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec. Dopóki łańcuchy nie zostaną zerwane usilną modlitwą świętych, zgubieni nie mogą przyjść. Jednak kiedy Syjon wije się z bólu, zrodzi synów i córki. Zanim mogło nadejść przebudzenie w Efezie, Paweł musiał związać mocarza. To samo odnosi się do każdego innego miasta. Brak wiedzy pokonał Kościół. Nie wiedząc, co się dzieje, Kościół staje się sfrustrowany. Robimy wielkie plany przebudzenia, wzywamy ewangelistów i nic się nie dzieje. Jaki jest problem? Problemem jest szatan. Kościół musi go związać, ponieważ Boży lud nie rozpoznał władzy szatana nad zgubionymi duszami. Został pokonany w walce o te dusze. Nie będzie nic niemożliwego dla ciebie. Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zwróć swą wiarę przeciwko szatanowi, jego chorobie, jego strachowi, a zwyciężysz. Stań się gwałtownikiem w swoich modlitwach. Nie ma nic niemożliwego dla świętego, który się modli. Niech Bóg uczyni to żywym. Kontynuujemy serię Modlitwa. Przechodzimy do lekcji 5. Niezachwiany duch. Przeczytamy fragment z listu Jakuba, rozdział 1, wiersze 5-8. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. Odchodzenie od Boga to tracenie wizji. Nie wizji tego, co powinniśmy robić, lecz wizji samego Boga. Widzenie Boga, poznanie Boga uwalnia od wszelkiego strachu. Jeśli moja relacja z Bogiem będzie właściwa, tak, abym w każdej sytuacji mógł szczerze powiedzieć, że Jezus jest ze mną, nie mam powodu do obaw. Jezus powiedział: nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Wracając do grzechu, opuszczamy Jezusa. Tracimy naszą wizję Boga. Proces powrotu nie zawsze jest łatwy, lecz możliwy. Fakt, iż Bóg powiedział: nic niemożliwego dla was nie będzie, sugeruje, bez żadnych wątpliwości, iż spotkasz się w swym duchowym życiu z sytuacją, która wygląda na nierozwiązywalną. Wygląd jest zwodniczy. Nic niemożliwego nie będzie dla tych, którzy chodzą z Bogiem. To wymaga poświęcenia, determinacji, która mówi: nie popuszczę, dopóki nie osiągnę zwycięstwa. Zdolność wytrwania jest wewnętrznym oddaniem się wojnie i modlitwie.
charakteryzującym tych, o których Biblia mówi, Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Moc nowego uświęcenia to modlitwa tak usilna, aż Bóg znów stanie się dla mnie realny. Aż zobaczę, że Bóg jest w stanie pomóc. Każde przebudzenie w historii przychodziło wtedy, gdy ktoś uchwycił nową wizję Jezusa. Przebudzenie zostało utracone przez ludzi, którzy zamknięci są w swych dotychczasowych wierzeniach, a Bóg nie jest już dla nich rozwijającym się objawieniem. Przebudzenie przychodzi przez ludzi, których umysł nie jest ograniczony religijnymi zasadami i religijnym myśleniem. Najtrudniejszą rzeczą dla człowieka jest myślenie wykraczające poza swoje otoczenie. Trudno jest baptyście myśleć inaczej niż baptyści. Trudno jest katolikowi myśleć inaczej niż katolicy. Trudno jest zielonoświątkowcowi myśleć poza bariery wytyczone przez poszczególne kościoły lub organizacje. Przebudzenie zawsze przychodziło poprzez ludzi, którzy potrafili wyrwać się ze swoich religijnych zasad. Kiedy Bóg chciał przeprowadzić reformację, pobudził zakonnika imieniem Martin Luther. Zachęcił do studiowania listów Pawła, umysł, który potrafił myśleć niezależnie od dogmatów Kościoła katolickiego. Kiedy znalazł taki umysł, nadeszło przebudzenie. Zgodnie z naszym tekstem, człowiek o rozdwojonej duszy chwiejny jest w całym swoim postępowaniu. Prawdopodobnie spotkaliście ludzi, którzy nigdy nie mogą podjąć żadnej decyzji. Nigdy nie są pewni życia. Niezdecydowanie i niepewność zawsze związane są z porażką. Nieważne, co robisz. Czy jesteś gospodynią domową, robotnikiem, prowadzisz interesy, czy zajmujesz się pracą dla Boga, niezdecydowanie i niepewność zawsze wiążą się z porażką. W tej lekcji pokażę wam, że jeśli chcecie zbliżyć się do Boga, pewne rzeczy muszą zostać skrystalizowane w waszym umyśle. Budowniczy lub cieśla musi zrozumieć, że istnieją pewne zasady, które nie mogą zostać złamane, jeśli chce on wybudować trwały dom. Kiedy mamy szukać Boga, nie może być w nas niezdecydowania lub niepewności. Gdy Eliasz pojawił się na scenie, panowała mieszanina baalizmu i judaizmu. Po 3 latach suszy Izrael zostaje zmuszony do uległości. Mąż Boży znów się pojawia. Na górze Karmel rzuca wyzwanie kapłanom i prorokom Baala tymi słowy. Ten zaś Bóg, który odpowie ogniem, ten zaiste jest Bogiem. Prorok mówił do tych ludzi, przestańcie się chwiać, zdecydujcie się. Jeśli Pan jest Bogiem, służcie Mu. Jeśli Baal jest Bogiem, idźcie za Baalem, ale nie możecie mieć obu. Nie możesz służyć Bogu i światu. Jeśli chcesz iść do piekła, możesz iść do piekła. Jeśli chcesz iść do nieba, możesz iść do nieba. Nie możesz jednak pójść do obu miejsc. Wyznacz sobie kierunek, idź za Bogiem, przygotuj swoje serce. Niech nic cię nie powstrzymuje. To jest Boże przesłanie, niezachwiany duch. Ludzie przychodzą do kościoła po uzdrowienie. Wielokrotnie na nabożeństwie duch się porusza. Poselstwo jest realne, ludzie wierzą, są uzdrowieni. Ale następnego poranka nie ma już krzyków, są samotni, a diabeł ich atakuje. Nie są pewni, czy zostali uzdrowieni, czy nie. Tacy ludzie nigdy niczego nie otrzymają od Boga. Okoliczności nie mogą nami rządzić. Bez względu na to, czy jesteś w dobrym, czy w złym nastroju, musisz całkowicie poddać się temu, co mówi Bóg. Paweł mógł śpiewać i wykrzykiwać zamknięty w więzieniu Filipi, tak samo jak w Jerozolimie. Dlaczego? Świadectwo Pawła było proste. Bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Paweł umiał poprzestawać na Jezusie. Nie musiał posiadać rzeczy. Nie musiał być bogatym. Nie musiał mieć nikogo, kto mówiłby mu, jaki jest wspaniały. Dla niego Jezus był wszystkim.
Człowiek zwany Jezusem wywarł na nim niezapomniane wrażenie. Nie była to pogoń za sensacją. Chrystus wywarł na nim wielkie wrażenie, ponieważ gdziekolwiek był, był zawsze taki sam. Siedząc w więzieniu w Filipi, z nogami i rękami w dybach, Paweł woła w ciemności: Sylasie, chwalmy Pana. Taki duch zwycięży za każdym razem. Taki duch trwa bez względu na okoliczności, bez względu na to, co ktokolwiek powie, bez względu na to, jak wygląda sytuacja. Taki duch trwa i wierzy, że przychodzi odpowiedź, która brzmi: Danielu, umiłowany Boże, zostałeś wysłuchany już pierwszego dnia. Duch nigdy nie może się wahać. Olbrzym na drodze nie może zatrzymać mojego pługa. Należę do Boga, Bóg jest ze mną. Eliasz powiedział: przestańcie dreptać w miejscu. Jeśli Pan jest Bogiem, służcie Mu. Jeśli Baal jest Bogiem, idźcie za Nim. Lecz przestańcie próbować służyć im obu. Każde słowo w Biblii jest słowem Boga. Żadne okoliczności nie potrafią zmienić odwiecznego Bożego Słowa. W Księdze Królewskiej opisana jest historia, w której Bóg wysłał młodego proroka, aby prorokował przeciwko ołtarzowi Jerobaama. Izrael i Juda rozdzielili się. Jeroboam był królem Izraela i nie chciał, aby jego lud pielgrzymował do wielkiego ołtarza w Jerozolimie. Wzniósł więc ołtarz w Betelu, aby ludzie mogli tam oddawać cześć Bogu. To było złe. Wspaniały ołtarz Boży był we właściwym miejscu. Jeroboam ustanowił swoje własne, prywatne miejsce kultu. A Bóg wysłał młodego człowieka, aby przeklął ten fałszywy ołtarz. Bóg nakazał młodzieńcowi: idź, wypowiedz swoje proroctwo i odejdź. Nie jedz i nie pij, nie radź się nikogo. Młodzieniec przyszedł do ołtarza i prorokował przeciwko niemu. Król Jeroboam wyciągnął swoją rękę przeciw temu prorokowi. Kiedy ją wyciągnął, ręka uschła. Król poprosił proroka, by modlił się o jego uzdrowienie. Prorok modlił się i Bóg uzdrowił rękę. Król był wdzięczny i zaoferował młodzieńcowi wielką nagrodę, jeśli przyjdzie do jego domu. Młody człowiek odrzekł królowi: nawet gdybyś dał mi połowę swojego królestwa, nie przyszedłbym. Bogactwo nie było w stanie skłonić proroka do nieposłuszeństwa. Nic, co zaoferował król, nie było w stanie odwieść go od realizacji Bożego nakazu. Nie dał się kupić. Jednak dwaj młodzieńcy, będący świadkami tego wydarzenia, opowiedzieli swemu ojcu, który był odstępczym prorokiem, co się wydarzyło przy ołtarzu Jerobaama. Starzec osiodłał swego muła, dogonił młodzieńca i zaprosił go do swego domu. Młody człowiek odmówił, tłumacząc się Bożym nakazem, by nie jeść, nie pić, nie wstępować do żadnego domu. Starzec powiedział młodemu prorokowi: objawił mi się anioł i zmienił zasady. Powiedział, abyś wstąpił do mojego domu. Największym oszustwem diabła jest udawanie rzeczy ponadnaturalnych. Niewielu ludzi potrafi wytrwać w obliczu takiej presji. Młody człowiek poddał się, stracił życie, ponieważ nie usłuchał Słowa Bożego. Chwiał się w swym przekonaniu. Paweł powiedział: gdyby nawet anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Żadne okoliczności, nic i nikt, nawet anioł z nieba, nie może zmienić odwiecznego Słowa Bożego. Jakub powiedział: niech prosi z wiarą bez powątpiewania. Jeśli mamy osiągnąć zwycięstwo, jeśli mamy coś otrzymać od Boga, to musimy wiedzieć pewne rzeczy. W czasach ostatecznych spotkamy się z rzeczami, które są gorsze niż choroba. Wraz ze zbliżeniem się przyjścia Pańskiego, wszelkiego rodzaju duchy będą się ujawniać. Wszystko, co może być poruszone, będzie poruszone. Jeśli można cię znokautować, będziesz znokautowany. Jeśli możesz się zgubić, zgubisz się.
Boży lud ginie z braku poznania. Jeśli chcemy wieść zwycięskie życie chrześcijańskie, musimy wiedzieć pewne rzeczy. Musimy również wiedzieć, że w tych kwestiach nie można pójść na kompromis. Kaznodzieje doprowadzili się do przekonania, że w pewnych sprawach można pójść na ugodę. Wierzą, że cel uświęca środki. Przyjrzyjmy się pewnym rzeczom, z którymi nie można pójść na kompromis. Po pierwsze, musimy wiedzieć, że całkowite zwycięstwo w Bogu dokonuje się przez wiarę. Wielu ludzi powie, wiem o tym, ale w stwierdzeniu, że tylko przez wiarę otrzymujemy coś od Boga, kryje się znacznie więcej. Każdemu, kto dokonał czegoś wielkiego w życiu, dołączono w Biblii etykietę przez wiarę. Przeczytajmy 11 rozdział listu do Hebrajczyków. Enoch, Mojżesz, Abraham i Sara, wszyscy chodzili w wierze. Jest to zasada biblijna, której nie można zmienić. Jezus kładł wielki nacisk na wiarę. Wciąż powtarzał tym, których uzdrawiał. Wiara Twoja zbawiła Cię, Łukasza 7,50. Wiara Twoja uzdrowiła Cię, Mateusz 9,22. Według wiary Waszej niechaj się Wam stanie, Mateusz 9,29. Wszystko jest możliwe dla wierzącego, Marka 9,23. Kiedy kobieta mająca krwotok dotknęła Jezusa, ten rzekł jej, Córko, wiara Twoja uzdrowiła Cię. Człowiekowi, którego syn był dręczony przez demona, rzekł, Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Zauważcie, że nie jest tam powiedziane, Pan Cię uzdrowił, ale że wiara Twoja Cię uzdrowiła. Wiemy, że to Pan ich uzdrowił, lecz to ich wiara zabezpiecza Boże błogosławieństwo. Tej zasady nie można zmienić. Bóg nie uzdrowi Cię tylko dlatego, że Mu Cię żal. Nie uzdrowi Cię tylko dlatego, że masz taką potrzebę. To Twoja wiara Cię uzdrowi. Druga zasada wiary to muszę wiedzieć nie tylko, że Bóg jest wszechmogący, lecz muszę również wiedzieć, iż Bóg jest wszechmogący we mnie. O to właśnie chodzi. Wszyscy, którzy wierzą w istnienie Boga, wierzą, że jest On wszechmogący. Gdy Jezus był na ziemi, demony zawsze rozpoznawały Go i krzyczały, przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas. Diabeł wiedział, że Bóg jest wszechmogący. Każdy, kto dopuszcza istnienie Boga, wierzy w Bożą Wszechmoc. Jeśli chcesz być zwycięzcą, musisz wyjść poza to. Musisz wiedzieć, że Bóg jest wszechmocny w tobie. Dopóki nie będę wiedział, że Bóg uczyni to, co obiecał w swym Słowie i że uczyni to przeze mnie, będę się chwiał. A chwiejąc się, Bóg mówi, że przegram. Większość ludzi nie doznaje uzdrowienia, ponieważ tego nie wiedzą. Taki był problem Mojżesza przy płonącym krzewie. Bóg rzekł Mojżeszowi, przeto teraz idź, posyłam cię do Faraona. Wyprowadź lud mój. Druga Mojżeszowa 3,10. Bóg nie powiedział Mojżeszowi, idź do Egiptu i módl się tam o wyzwolenie ludu. Powiedział, ty idź i ty ich wyprowadź. Wiem, że to Bóg wyzwala, lecz muszę również wiedzieć, że Bóg jest we mnie. Bóg rzekł do Mojżesza, posyłam cię, abyś wyzwolił mój lud. Mojżesz odpowiedział, wierzę, że ty, Boże, możesz to uczynić, lecz nie przeze mnie. Boża Wszechmoc nie podlegała dyskusji. Sprawą dyskusyjną było przeznaczenie Mojżesza i posłuszeństwo wierze, które zawisły tu na szali. Mojżesz poszedł, wyzwolił lud, a Duch Święty zanotował, że uczynił to przez wiarę. Uczynił to, co Bóg mu nakazał. Uświadomił sobie, że wszechmoc Boża była w nim. Wielu z was toczyło bój. Macie problemy w domach, w małżeństwach, w swoim ciele. Macie wiele trudności. Widziałeś, jak Bóg czynił pewne rzeczy w twoim życiu.
Lecz teraz zetknąłeś się z rzeczami, które wydają się być nie do pokonania. Jeśli znajdziemy źródło naszej słabości w skutecznym wykorzystywaniu wiary, stwierdzimy, iż nasza duchowa żywotność podkopana jest przez niemożność śmiałego uchwycenia się słów Chrystus w Tobie. Nikt nie musi iść do nieba, by sprowadzić Boga w dół. On nie znajduje się miliardy mil od nas. On jest we mnie. Pani Gajon w swym poszukiwaniu Boga dotarła do pewnego męża modlitwy. Zadała mu pytanie na temat znalezienia Boga w realny, osobisty sposób. Mąż Boży odrzekł jej: szukasz na zewnątrz tego, którego można znaleźć jedynie wewnątrz. On jest w Tobie. Jeśli jesteś narodzony z Niego, Bóg jest w Tobie. Moc jest w poznaniu wewnętrznej jedności z Chrystusem. Paweł powiedział: ten, kto złączony jest z Panem, jest z Nim jednym duchem. 1 Koryntian 6:17. Czy można w bardziej realistyczny sposób opisać tę jedność? Ten, kto łączy się z Przetecznicą, staje się z nią jednym ciałem. Ten, kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Ten, kto występuje przeciwko mnie, jeśli jestem w jedności z Chrystusem, występuje przeciwko Chrystusowi. Wiem, że nic nie może pokonać Chrystusa, stoję więc opasawszy biodra swoje prawdą. Piłat zapytał, co jest prawdą? Jezus rzekł, ja jestem prawdą. To daje mi siłę, by stać i nie chwiać się w obliczu trudności z pozoru nie do pokonania. W sytuacji, która wygląda beznadziejnie, Bóg mówi, stój. Stój, opasawszy biodra swoje prawdą, wiedząc, że On stoi z Tobą. To daje nam siłę, by trwać. Muszę zrozumieć oraz śmiało i zdecydowanie stwierdzić, że Chrystus we mnie oznacza całą moc Chrystusa we mnie. Niesłychanie ważne jest to, aby uświadomić sobie, gdzie znajdował się Chrystus, kiedy uczynił to stwierdzenie. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Moc nie została dana Jezusowi jako Bogu, ale On otrzymał moc jako człowiek. Jezus Chrystus został ukrzyżowany, pogrzebany i wzbudzony. Stawił się przed Ojcem. Został przyjęty jako pierworodny nowego stworzenia. Więc moc, która mu została dana przez Boga, była mocą daną mu jako człowiekowi, Jezusowi Chrystusowi. Co oznacza też, że ta moc została dana Kościołowi, Jego ciału. Znając tą wielką prawdę, przechodzimy do innej prawdy, która mówi o trwaniu w Chrystusie, którego źródła są w nas bardziej realne niż to, co widzialne. Jest to miejsce, w którym nasza wiara powinna zająć swoją pozycję. Kontynuujemy serię Modlitwa. Przechodzimy do lekcji numer 6. Wstawiennik. Czytamy Izajasza 59:16. Widział też, że nie ma nikogo i zdumiał się, że nie było wstawiennika. Dlatego jego ramię przyniosło mu zbawienie, a jego sprawiedliwość wsparcie. Przeczytamy również Rzymian 8:26. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Duch Święty jest osobą posiadającą wszystkie cechy osoby. Ma inteligencję, miłość i swoją własną wolę. Aby jednak wyrazić siebie, potrzebuje ciała. Zanim przyjdzie, aby żyć w człowieku, człowiek musi oddać swe ciało pod zupełną kontrolę. Nasze spotkanie z Duchem Świętym musi być tak realne, jak nasze spotkanie ze Zbawicielem. Tak jak Jezus miał ciało, tak i Duch Święty przebywa w oczyszczonym ciele wierzącego.
Według pierwszego listu do Koryntian 6:19 ciało wierzącego ma być świątynią Ducha Świętego. Aby przebywać w ciele wierzącego i pracować poprzez nie, to ciało musi należeć do niego bez żadnych zastrzeżeń. Przez apostoła Pawła Bóg woła: wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą. Dwie osoby posiadające dwie różne wole nie mogą żyć w tym samym ciele. Dlatego Duch Święty prosi o twoje ciało. Jeśli On przyjdzie, przyjdzie jako Bóg, a ty musisz odejść. On nie zmiesza się z tobą. Każdy kawałek naszej upadłej natury musi zostać ukrzyżowany, a On wniesie swoje własne życie i naturę. Wstawiennictwo Ducha Świętego za świętymi w tym obecnym świecie pełnym zła musi odbywać się poprzez wierzących, którzy są nim napełnieni zgodnie z naszym tekstem w liście do Rzymian 8:26. To wymaga bezwarunkowego poddania się ze strony wierzącego. Jesteśmy Bożym kanałem i pod żadnym pozorem nie możemy mu się sprzeciwić ani realizować naszych własnych pomysłów. Jedynie Duch Święty potrafi żyć jak Jezus. Jeśli Duch Święty naprawdę żyje w nas życiem Jezusa, każda osoba w potrzebie ma prawo do naszego życia. Czy w świetle tej prawdy zdziwi was to, iż tak niewiele osób poddaje się tej potężnej służbie wstawiennictwa? Jesteśmy zbyt samolubni, by oddać się takiej służbie. Szybko potrafimy osądzić każdego, kto nie wierzy, iż Biblia zawiera całą prawdę, i mamy ku temu powody. Jednak jako kanały Ducha Świętego zmuszeni jesteśmy wprowadzić naszą wiarę w czyn. W kazaniu na górze Jezus nakreślił prawa Królestwa. Musimy dosłownie postępować według nich. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. Mateusz 5:40. Temu, kto cię prosi, daj. Werset 42. Wiersz 44. Miłujcie nieprzyjaciół waszych. Moc wstawienników polega na trwaniu. Jan 15:7 mówi: jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Ta obietnica z 15 rozdziału Ewangelii Jana jest nieograniczona, lecz jej spełnienie zależy od naszego trwania. Wstawiennik musi przez cały czas i w każdej sytuacji strzec swego trwania. Biblijny klucz do trwania znajduje się w pierwszym liście Jana 2:6. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. To oznacza gotowość, aby Duch Święty żył poprzez nas życiem, jakie wiódł Zbawiciel. Ewangelia Jana 15:10 mówi, że trwanie polega na przestrzeganiu Jego przykazań. To nie jest legalizm. Duch Święty rzuci również światło na nasze codzienne życie, wystawiając na pokaz każdy motyw lub czyn, który wymaga wyznania i oczyszczenia we krwi. Duch musi uporać się nie tyle z zewnętrznymi ułomnościami, ile z naturą, która wyzwala te ułomności. Konieczność trwania widoczna jest w Ewangelii Jana 15. Życie jest w krzewie winnym. Dopóki latorośl trwa w jedności z krzewem, życie krzewu wydaje owoc poprzez latorośl. Jezus rzekł: beze mnie nic uczynić nie możecie. Jan 15:5. Moc leży w Chrystusie, dopóki wstawiennik trwa w jedności z Nim. Jego moc działa poprzez wstawiennika i wykonuje należną pracę. Musimy ustalić prawo własności. Paweł w 1 Koryntian 6:19 mówi: nie należycie do siebie samych. Drogo zostaliście kupieni. Jesteście martwi dla wszystkiego, co cielesne.
Ale nie oznacza to, iż nie możecie używać rzeczy cielesnych, lecz nigdy nie możecie ich nadużywać. Nie ma bliższej społeczności niż między krzewem a latroślami. Jedną rzeczą, której winogrodnik nie może zrobić, to wszczepić w krzew starego życia. Nic, co w tobie cielesne, ani jeden atom twojego własnego ja nie może trwać w Zbawicielu. Zanim naprawdę będziesz mógł być wszczepiony w krzew, musisz zostać odcięty od starego życia. Bez tego nowego życia cała nasza działalność i praca jest niczym w Bożych oczach. Latorośl nic nie uczyni bez krzewu. Prawdą jest również to, że bez nas, jego ciała, on nic nie uczyni. Cały sok drzewa płynie przez gałęzie. Kiedy to nowe życie przepływa przez nas, wszystko staje się możliwe. Jeśli krzew ma radość, gałąź ma tę samą radość, a ludzie potrzebujący mogą otrzymać jej owoc. Zanim Duch Święty poprowadzi wybrane naczynie w kierunku takiego życia jedności i wstawiennictwa, najpierw musi uporać się ze wszystkim, co cielesne. Miłość pieniędzy, osobiste ambicje, chęć podobania się, pragnienia ciała i wszystko, co powoduje, że człowiek żyje dla siebie, dla swojej wygody i korzyści, musi zostać przybite do krzyża. Nie jest to jakaś teoretyczna śmierć, lecz prawdziwe ukrzyżowanie. Takie, jakie jedynie Duch Święty może uczynić realnym doświadczeniem w życiu przyszłego wstawiennika. Świadectwo Pawła, zarówno jako fakt i jako proces, musi być jak nasze. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Musimy wyrzucić ze swojego życia nasze ja, aby stać się pośrednikami Ducha Świętego. Wraz z rozpoczęciem procesu krzyżowania zaczyna się wstawiennictwo poprzez wewnętrzne brzemiona i powołanie do zewnętrznego posłuszeństwa. Duch zaczyna żyć swym własnym życiem miłości i poświęcenia poprzez swoje oczyszczone i skruszone naczynie. Spójrzcie na Mojżesza, który identyfikując się ze swymi braćmi, niewolnikami, opuszcza pałac. Kiedy z powodu bałwochwalstwa gniew Boży spada na Izraela i ich zagłada jest nieunikniona, jego wstawiennictwo osiąga szczyt. Teraz, jako wstawiennictwo za nich, nie oferuje swojego ciała, lecz swoją duszę. Teraz racz odpuścić ich grzech, lecz jeżeli nie, to wymasz mnie ze swojej księgi, którą napisałeś. Posłuchajcie, jak apostoł Paweł wstawia się za Izraelem. Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała. To jest wstawiennictwo. Kiedy Duch Święty naprawdę żyje w swym wybranym naczyniu, nie istnieją żadne granice, których nie przekroczyłby, by ostrzec i zbawić zgubionych. Izajasz przez 3 lata musiał chodzić nago i boso jako ostrzeżenie dla Izraela. Ozeasz musiał poślubić nierządnicę, aby pokazać swemu ludowi Boże pragnienie przyjęcia z powrotem swojej cudzołożnej żony. Ezechielowi nie pozwolono uronić ani jednej łzy z powodu śmierci jego żony. Każde potężnie używane naczynie było w pewnym sensie wstawiennikiem. Wesley dla Anglii, Booth dla ludzi z marginesu i nizin społecznych, Hudson Taylor dla Chin, Esti Stas dla niezbawionego świata. Kim jest wstawiennik? Według Pisma Bóg szuka wstawienników, lecz rzadko ich znajduje. Widział też, że nie ma nikogo i zdumiał się, że nie ma wstawiennika. Izajasz 59:16. Wierzący zazwyczaj uważają wstawiennictwo za formę intensywnej modlitwy. To prawda, lecz jest to również coś więcej.
Istnieją trzy rzeczy, które powinny cechować wstawiennika. Utożsamienie się, walka i autorytet. Utożsamienie się wstawiennika z tym, za kim się wstawia, doskonale jest widoczne w osobie Pana Jezusa. Powiedziano o Nim, ofiarował na śmierć swoją duszę. Zaliczony był do przestępców. Poniósł grzech wielu. Wstawił się za przestępcami. Zakosztował śmierci za każdego. Aby to uczynić, znalazł się w naszej skórze. Biorąc na siebie naszą naturę, nauczył się posłuszeństwa poprzez cierpienie. Będąc kuszonym we wszystkim, tak jak my, stając się dla nas biednym i w końcu stając się za nas grzechem, zyskał pozycję, której z najwyższą władzą i najwyższym zrozumieniem wszystkiego, przez co przechodzimy, może wiecznie żyć, by wstawiać się za nami. Utożsamianie się jest pierwszą zasadą wstawiennika. Prosi efektywnie, ponieważ oddaje swoje życie za tych, o których prosi. Jest ich prawdziwym reprezentantem. Zanurzył się w ich potrzebach i cierpieniach i na ile to możliwe, dosłownie zajął ich miejsce. Jest też inny wstawiennik. I w nim widzimy, że ta służba jest śmiertelnym bojem, walką, co stanowi drugą zasadę wstawiennictwa. Podobnie i Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Rzymian 8:26. Ten jedyny, obecny na ziemi wstawiennik, Duch Święty, nie ma serca, na którym mógłby złożyć swoje brzemię i ciała, przez które mógłby cierpieć i działać, oprócz serc i ciał tych, którzy stanowią Jego mieszkanie. Poprzez nich wykonuje swą pracę wstawienniczą, a oni stają się wstawiennikami dzięki wewnętrznemu wstawiennikowi. Wzywa ich do prawdziwego życia. Jest to taki sam rodzaj życia, jakim Jezus żył na tej ziemi, lecz w mniejszym wymiarze. Wstawiennictwo to coś więcej niż dzielenie się Ducha swymi westchnieniami z nami i życie przez nas jako ofiara dla świata. Jest to Duch łaski. Jeśli wstawiennik poznał utożsamianie się i śmiertelny bój, poznał też autorytet. Jest to prawo ziarna, które pada na ziemię i obumiera. Jeśli obumrze, przynosi wiele owocu. Wstawiennictwo to nie zadośćuczynienie za grzech. Jedynie Jezus może tego dokonać. Wstawiennictwo tak bardzo utożsamia wstawiennika z cierpiącym, że pozwala mu zająć uprzywilejowane miejsce przed Bogiem. Porusza serce Boga, osiąga swój cel, lub raczej Duch Święty osiąga cel przez niego. Mojżesz poprzez wstawiennictwo stał się Zbawicielem Izraela i zapobiegł ich zniszczeniu. Osiągnięta przez wstawiennika pozycja przynosi rezultaty. Cena została zapłacona, posłuszeństwo wypełnione. Wewnętrzne zmagania i westchnienia przybierają pełny wymiar, a wtedy przychodzi Słowo Pana. Duch Święty daje słabemu naczyniu autorytet, przez co może ono wypowiadać słowa wyzwolenia i mają miejsce wspaniałe rzeczy. Gdy wstawiennik osiągnął miejsce wstawiennictwa w pewnej dziedzinie, wkroczył do łaski wiary i dzięki temu bezkresne morze Bożej łaski zostało dla niego otwarte. Wierzę, że osiągnąłem to miejsce wstawiennictwa o potrzebę pracy pańskiej w Rosji. Żadna organizacja nie wspierała mnie tam.
Nie mogłem przyjechać do domu, by zbierać pieniądze, a jednak pierwsze 2 lata działalności pochłonęły $1 milion. Nie mam czasu, by opisać wszystko, co się na to złożyło. Tak czy inaczej, musiałem wierzyć Bogu. W tej dziedzinie doszedłem do takiego miejsca wstawiennictwa, że mogę wypowiadać słowa władzy i autorytetu. Pieniądze nadeszły bez żadnego kwestowania. Na ołtarzu w Rosji uchwyciłem się Boga z autorytetem wstawiennika. Jest to miejsce osiągnięte dzięki wstawiennictwu. Müller nigdy nie osiągnął pozycji wstawiennictwa o choroby. Chociaż widział, jak ludzie doznają uzdrowienia. Osiągnął jednak pozycję wstawiennika o potrzeby sierot. Zawsze był gotowy dla nich cierpieć. Bóg obarczył go odpowiedzialnością za zaspokajanie ich potrzeb. Poprzez wstawiennictwo drzwi Bożego Skarbca zostały dla niego otwarte. Wigglesworth osiągnął pozycję wstawiennika w sferze uzdrawiania. Duch Święty podobny jest do Ojca. Cierpi za tych, którzy cierpią i dopóki będąc w nas nie uczyni cierpienia naszym własnym, my nie możemy się wstawiać. Dopóki nie będziemy naprawdę wołać, nigdy nie dotkniemy tronu. Same słowa się nie liczą. Kontynuujemy serię zwaną Modlitwa. Przechodzimy do 7. i ostatniej lekcji w serii Przyciąganie Bożej Uwagi. Czytamy z Księgi Izajasza, rozdział 66, wiersz 2. Przecież to wszystko moja ręka uczyniła tak, że to wszystko powstało, mówi Pan. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony w duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Komora modlitwy jest polem bitwy. Komora modlitwy jest miejscem, gdzie trwa wojna. Komora modlitwy jest miejscem, gdzie ty i ja zmagamy się z Bogiem. Jest to miejsce, gdzie walczymy przeciwko mocom ciemności. I w tej komorze albo wygrywamy bitwę, albo przegrywamy. Nie jesteśmy grupą prezydentów, jesteśmy żołnierzami Jezusa Chrystusa, powołanymi, by wytrwać w przeciwnościach jak dobrzy żołnierze. Największym problemem, który widzę, jest niekonsekwencja. Zbyt łatwo pozwalamy umniejszyć znaczenie tych dziedzin, które prowadzą do doskonałości. Czasami spotykamy się z Bogiem, jednak nie żyjemy w Jego obecności. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę. Jak to sprawia Pan, który jest Duchem, 2 Koryntian 3:18. Stajemy się takimi, jak to, co oglądamy. Oglądać w tym fragmencie oznacza wpatrywać się celowo. Oznacza również przyglądać się gorliwie, trwale, oczekiwać, utkwić wzrok. Zazwyczaj nie oglądamy Jego chwały, zaledwie od czasu do czasu rzucamy spojrzenie, zazwyczaj w niedzielny poranek. W pierwszej księdze Samuela 13:11 widzimy obraz większości z nas. Saul złożył właśnie ofiarę całopalną. Pismo mówi, że Samuel rzekł, co uczyniłeś? Saul odrzekł, gdy widziałem, że lud pierzchnął ode mnie, a ty nie nadszedłeś w oznaczonym czasie, Filistyńczycy natomiast są zebrani w Michmas, pomyślałem, że Filistyńczycy wkrótce ruszą na mnie do Gilgal, a ja nie zdążyłem pozyskać łaski przed obliczem Pańskim. Ośmieliłem się przeto złożyć ofiarę całopalną. 1 Samuela 14:35 mówi, że Saul zbudował ołtarz Panu. To był jego pierwszy i ostatni ołtarz, jaki zbudował dla Pana. Ten człowiek był królem Izraela. Prowadził wojny, lecz nigdy nie budował Bogu ołtarza. Nie był człowiekiem modlitwy. 1 Samuela 13 widzimy, jak Saul złożył ofiarę. Dlaczego to zrobił? Był w kłopocie. Jest to obraz Kościoła, realizującego program kryzysowy.
Nie posiadając ciągłego życia modlitewnego, gdy przychodzą kłopoty, Kościół składa ofiarę Saula. Jest wiele osób głęboko zaangażowanych w pracę dla Boga, którzy nigdy nie zbudowali Bogu ołtarza. Aby poznać obecność i moc Bożą, musimy żyć w Jego chwale, a nie tylko rzucić na nią okiem w niedzielę. W 4 Księdze Mojżeszowej 9:17 czytamy: ilekroć obłok wznosił się z nad namiotu, to synowie izraelscy wyruszali za nim. A w miejscu, gdzie obłok się zatrzymał, tam synowie izraelscy stawali obozem. Kiedy obłok ruszał, Izrael musiał ruszać za nim. Czasami obłok zatrzymywał się na dłuższy czas, innym razem tylko na jeden dzień. Na pustyni obłok zatrzymywał się na miesiąc, lecz w bujnej oazie pozostawał może jeden dzień. Gdy obłok ruszał, mieli wybór. Mogli pozostać w oazie lub ruszyć za obłokiem. Oaza przez chwilę wydawała się cudowna. Lecz gdyby zostali, upał stałby się nieznośny, gdyż obłok był ich jedynym przykryciem przed słońcem. Zamarzliby w nocy, gdyż razem z obłokiem odszedłby ogień. Gdyby zostali, umarliby z głodu, ponieważ manna spadała tylko tam, gdzie był obłok. Oaza w życiu naturalnym reprezentuje pokusy diabła, które odwodzą mnie i Ciebie od chwały Bożej. Oaza jest często miejscem łatwego życia i wygody. Jeśli jednak skierujesz swe serce na oazę i nie będziesz żył w chwale, zostaniesz bez ochrony, ponieważ nie będzie przykrycia. Twoje serce stanie się zimne, ponieważ nie będzie ognia. Nie będziesz miał zaopatrzenia, gdyż manna nie spadnie. Tam, gdzie jest obłok, tam spada manna. Płynie woda i płonie ogień. Obłok jest naszym przykryciem. Jest to Boża chwała. A tylko w Jego chwale zostaję przemieniony w Jego obraz, Duchem Pana. W Księdze Ezechiela 44, wiersze 9-14, prorok ma wizję świątyni. To tak naprawdę Kościół. I dowiaduje się, że pewnym ludziom zabroniono tam służby. Posłuchajcie. Żaden cudzoziemiec nieobrzezany na sercu i nieobrzezany na ciele, to znaczy niewierzący, nie wejdzie do mojej świątyni. Lecz lewici, którzy oddalili się ode mnie, błądząc za swoimi bałwanami, z dala ode mnie, gdy Izrael odstąpił ode mnie, poniosą karę za swoje winy. Nie będą się zbliżać do mnie, aby mi służyć jako kapłani, ani dotykać się żadnych moich rzeczy świętych i najświętszych. Poniosą swoją hańbę za swoje obrzydliwości, których się dopuścili. Ale powierzam im pełnienie wszelkiej służby w przybytku, aby sprawowali służbę i wszystko, co w nim trzeba wykonywać. Wiecie, iż lewici zostali przeznaczeni do służby. Jego bowiem wybrał Pan, Bóg Twój, ze wszystkich Twoich plemion, aby po wszystkie dni stał na służbie w imię Pana, on i jego synowie. 5 Mojżeszowa 18:5. Teraz jednak zabrania im się służby. Ich służba ograniczona jest do przedsionka. Ci, którzy byli wybrani i oddzieleni do służby, zostali zredukowani do roli odźwiernych świątyni. Dlaczego? Ponieważ oddalili się ode mnie, błądząc za swoimi bałwanami. Jest to obraz dużej części dzisiejszej służby w Kościele. Ludzi oddzielonych do służby, lecz żyjących z dala od miejsca świętego, z dala od społeczności z Bogiem. Pastorzy pilnują stołów, biegają tam i z powrotem, po przedsionkach, pilnują bram, czyszczą świątynię. Są zaledwie religijnymi wykonawcami, szafarzami owoców przeszłości. Tak jak lewici, wielu oddaliło się od Boga, błądząc za swoimi bałwanami. Nasze bałwany nie są z drzewa i kamienia. Są to bałwany postrzegania i pewności siebie.
Postrzegamy siebie jako ważniejszych niż w rzeczywistości jesteśmy. Pewien kaznodzieja z Houston miał romans z 3 lub 4 kobietami ze zboru. Kiedy to odkryto i wezwano go przez radę odpowiedzialną za takie rzeczy, rzekł: kiedy to robiłem, wiedziałem, że jest to złe, lecz myślałem, że byłem wyjątkiem. Pomyślcie o tym. Myślał, że jest wyjątkiem. Miał duży zbór, 3,5 tysiąca osób. Wierzył, że z tego powodu był tak ważny dla Boga, iż Bóg nie zwrócił uwagi na jego grzech i obojętność dla pracy Bożej. Próbujemy uczynić Boga zależnym od nas. Uważamy, że Bóg jest od nas tak zależny, iż namaści naszą służbę, nawet jeśli nie szukamy Jego chwały. Cokolwiek przeszkadza zasadzie uświęcenia, jest bałwanem i sprowadzi cię na manowce. Bez względu na to, co to jest, twoja żona, twoja rodzina, twoja farma, twój biznes, wszystko, cokolwiek wkracza między nas a szukanie chwały Bożej, jest bałwanem. Paweł zdefiniował tę zasadę jednym zdaniem. Jedno czynię. W życiu Pawła Chrystus nie miał rywali. Żadne uboczne sprawy nie absorbowały jego uwagi. Paweł był całkowicie oddany temu, czego częścią się stał. Kiedy troski tego świata i zaabsorbowanie życiem zagrażają zasadzie uświęcenia, stają się bałwanami. Dlaczego? Ponieważ podkopują naszą duchową intensywność. Ponieważ one ograbiają nas z pasji i miłości do Boga. Kradną nasz czas i trzymają nas z dala od komory modlitwy. Jeśli pozwolisz, by cokolwiek umniejszyło twoją miłość do Chrystusa, stanie się to bałwanem i w końcu uniemożliwi twoją pracę. W Objawieniu 2, wiersze 1-4 czytamy: do anioła zboru w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wszystko to określa stan tego Kościoła. Chrystus powiedział o nim wszystko, co dobre, ale później dodał: lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Czy jakiś naród zmienił swoich bogów, chociaż to nie są bogowie? Wszakże mój lud zamienił swoją chwałę na kogoś, kto nie może pomóc. Przeraźcie się, niebiosa, nad tym zadrżyjcie i zatrwóżcie się bardzo. Jeremiasz 2,11. Wiersz 8 mówi: chodzili za bogami, którzy nie mogą pomóc. Głównym problemem Kościoła przez całe wieki było to, że Boży lud zajmował się rzeczami, które nie przynoszą żadnego duchowego pożytku. Osiąganiem sukcesu, powodzenia i szacunkiem dla samych siebie. Wszystko zaczyna się od męża Bożego. Czyni sobie bałwana, swoje własne wyobrażenie, Ewangelii. Potem prowadzi owce na duchową pustynię. Nic nie wywiera większej presji niż słowa: Bóg mi powiedział. Jednak bez względu na to, jaki sukces osiągnie poselstwo, jeśli nie czyni mnie osobą bardziej świętą, jest doktryną diabła. Jeśli nie inspiruje mnie do szukania świętości Bożej, jeśli nie prowadzi mnie do szukania Bożej chwały, nie ma z niego żadnego pożytku.
Jeremiasz, będąc w opłakanej sytuacji, woła do Boga. Jeremiasz 15:18 czytamy. Czemu moja boleść trwa bez końca, a moja rana jest nieuleczalna i nie chce się goić? Bóg odpowiada na to wołanie w wierszu 19. Jeżeli zawrócisz i ja się zwrócę do Ciebie i będziesz mógł stać przed moim obliczem, a gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Ale Bóg nie będzie krzyczał do Ciebie pomiędzy reklamami. Nie będzie rozmawiał z Tobą na pół etatu. Bóg nie będzie Cię gonił, by z Tobą porozmawiać. Jeśli kiedykolwiek usłyszysz, jak mówi, jeśli kiedykolwiek będziesz miał Jego Słowo w swoich ustach, to wtedy, gdy poświęcisz czas na samotną modlitwę do Jezusa. Bóg kieruje swoją uwagę na modlących się, skruszonych ludzi. Lecz ja patrzę na Tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Brak duchowej mocy w Kościele jest wynikiem bałwanów w sercu. Dusimy się rzeczami powierzchownymi i nieistotnymi, które ograbiły nas z naszej komory modlitwy. Nauczyliśmy się, jak awansować, a pominęliśmy zdolność do awansu w wierze. Pożyczyliśmy program tego świata. Dlatego też musieliśmy zredukować nasze standardy do standardów świeckich. W wyniku tego napełniliśmy Kościół na wpół wyrośniętymi Samarytanami, którzy są przeklęci przez Boga. Nie możemy ciągnąć naszego ja do miejsca świętego. Ono nie ma tam wstępu. Bóg rzekł do Lewitów, nie będą dotykać się żadnych moich rzeczy, świętych i najświętszych, poniosą swoją hańbę. Ich hańbą było to, że zniesławili się w oczach swego ludu. Ludzie wiedzieli, że oni byli oddzieleni do służby. Lecz teraz zostali ograniczeni do przedsionka. Ludzie wiedzą, kiedy przebywałeś z Jezusem. Wiedzą też, kiedy nie spędziłeś czasu sam na sam z Jezusem. Próba wykonywania pracy dla Boga w ciele, bez namaszczenia Ducha Świętego, jest hańbą. Lecz kapłani lewiccy, synowie Sadoka, którzy pełnili służbę w mojej świątyni, gdy synowie izraelscy odstąpili ode mnie, mogą zbliżać się do mnie, aby mi służyć. Będą stać przede mną, aby mi ofiarować tłuszcz i krew, mówi Wszechmocny Pan. Oni będą wchodzić do mojej świątyni i zbliżać się do mojego stołu, aby mi służyć i będą pilnować służby dla mnie. Ezechiela 44:15-16. Ezechiel wyodrębnił pewną część kapłanów spośród rodu kapłańskiego, synów Sadoka. Cały ród kapłański uległ skażeniu. Lecz pośród tego skażenia pozostała garstka wiernych, resztka. Imię Sadok oznacza ten, który udowodnił swoją sprawiedliwość. Synowie Sadoka mogli wchodzić do miejsca świętego i służyć Bogu, podczas gdy lewici jako całość nie mogli dotykać niczego świętego. Bóg mówi, ci byli mi wierni, podczas gdy inni podążyli za swymi bałwanami. Nie mieli żadnych ukrytych grzechów i pożądliwości. Mieli czyste ręce i czyste serca. W wierszu 17 i 18 czytamy, że synowie Sadoka byli odziani w lniane szaty. Len jest sprawiedliwością świętych. Wiersz 18 mówi, nie będą opasywać się w materiał wywołujący poty. Żadnego biegania po przedsionku, zamiatania podłogi, pilnowania bram, zmęczeni, nie mogący złapać oddechu, ciągnący swe bałwany. Zamiast tego, ta garstka ubrała się w białe lniane szaty.
Przebywali w miejscu świętym przed Panem. Ta garstka zarówno wtedy, jak i teraz opuszcza miejsce święte, aby służyć w świątyni. Uczyć Boży lud różnicy między świętym a pospolitym i pomóc im rozróżnić między czystym a nieczystym. To mówi nam, że kiedy dotkniesz Boga w miejscu świętym, tylko wtedy możesz dotykać się ludzi w przedsionku. Jeśli tedy oko Twoje jest zdrowe, całe ciało Twoje jasne będzie, powiedział Jezus w Mateusza 6:22. Jedną z najwybitniejszych cech synów Sadoka było to, że ich jedyną posiadłością w życiu był sam Pan. O nich Pan powiedział, ja jestem ich dziedziczną własnością. Ezechiel 44:28. Dzisiaj, pośród chciwości, zepsucia, odstępstwa i upadku służby pańskiej, Bóg wzywa synów Sadoka. Bóg pragnie ludzi, którzy są wierni swemu Panu. Ludzi, dla których pokuta jest sposobem na życie. Ludzi oddzielonych od wszystkiego, co jest dotknięte przez świat. Posiadających głębokie pragnienie Boga i Jego Królestwa. Tacy ludzie przyciągają Bożą uwagę.